Są so miesiące, kiedy jest 3, są so miesiące, kiedy jest 23 tysiące, bo to też zależy, od... wiadomo, nasza branża jest taka, że nie ma stałej pensji co miesiąc, ale rzeczywiście ta średnia w okolicach 12 cały czas się utrzymują od jakiegoś czasu. Ja pamiętam ten moment, w którym wszyscy copywriterzy krzyczeli, że sztuczna inteligencja im zabiera pracę. Sztuczna inteligencja zabrała pracę tym copywriterom, którzy po prostu byli na tyle kiepscy, że sztuczna inteligencja im mogła tą pracę zabrać, mówiąc okrutnie, bezczelnie. I tutaj wychodzi zawsze, a bo wiesz co, bo ja kiedyś tam działałem z agencją, ale oni tam biorą pieniądze, ale w sumie to ja nie wiem, co oni robią, bo na przykład mi powiedzieli, że teraz to już na tej stronie internetowej to nie ma co robić. Tam ta strona ofies jest i oni już nie mają co robić na tej stronie. Takie kwiatki też ostatnio usłyszałam. Ryzykowałam chwilami dość mocno, ryzykowałam też w taki sposób, że często stawiałam wszystko na jedną kartę dwa albo trzy razy zdarzyło mi się zrobić tak, że totalnie zrezygnowałam ze wszystkich współprac, jakie miałam i zaczynałam od nowa je budować. Jak jest komentarz, poszukuję social media managera, menadżerki, poszukuję osoby od Instagrama, Facebooka albo czegoś tam, to jest tyle wiadomości. Tylko to są wiadomości: priv, priv, napisałam priv, e, sprawdź priv, a już najlepsze to jest, napisałam priv, sprawdź folder inne. I często instrukcja, jak na przykład do tego folderu inne przejść. To już jest w ogóle robienie z klienta krytyna, ale okej. Okay. Jak ktoś tak chce, jego wola. Podcast The Best, czyli Daniel Bawi edukuje, słucha i tłumaczy. Podcast dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu. Siema. Jeszcze dwa lata temu zlecałem jej tekst za 22 zł za tysiąc znaków, a dzisiaj zarabia 12 tysięcy miesięcznie o mentoringu, copywritingu i szybkim rozwoju porozmawiamy dzisiaj z Dominiką Seratowicz. Siema Dominika. Cześć, bardzo się cieszę, że dostałam zaproszenie do Ciebie i witam się z Wami wszystkimi, którzy będą to oglądać lub słuchać w zależności od tego, gdzie akurat jesteście. Super, super fajnie, że, fajnie, że jesteś. I pierwsze pytanie z buta: Co ostatnio napisałaś za kasę? Ostatnio jako kopi za kasę napisałam opisy SEO na stronę internetową Klienta, który zajmował się gadżetami reklamowymi. Przygotowywałam dla niego w ogóle wszystkie opisy na jego stronkę i to było to, co ostatnio pisałam, tak, o, tak stricte copywritersko. Natomiast jeżeli chodzi o takie zlecenia około copywriterskie, marketingowe, to ostatnio to była kampania reklamowa dla klienta, który pracuje w SPA, a raczej który ma to SPA i tutaj pisaliśmy teksty i na stronę internetową i pisaliśmy teksty pod Google Ads, pod, Facebook, pod Meta Ads i jeszcze było do tego newsletter. Więc można powiedzieć, że cały czas się kręciłam wokół tego pisania. To była taka kampania sprzedaży usług tego SPA? Tak, tutaj zajmowaliśmy się w ogóle marketingiem całego tego SPA, a przede wszystkim właśnie tutaj skupialiśmy się na tym, żeby sprzedać ich masaże. Dlatego, że to był klient, który miał takie kurcze. teoretycznie mam spa, ale gdzieś no. te masaże zawsze ludzie wybierają coś innego u niego, więc musimy to podciągnąć, więc tutaj przygotowaliśmy dla niego taką kampanię. Ciekawe, ciekawe i ciekaw jestem też jak to żre, bo ma, ja mam takie wrażenie, moja przerabiała, wiesz co, dofinansowanie, jest masażystką. I, I to średnio poszło i nie jestem pewien, czy to był nasz błąd, czy po prostu nie ma teraz ciśnienia na masaż. No bo masaż to jest jednak taka jakby, nazwijmy to, luksusowa usługa. Taki nice to have, ale nie towar pierwszej potrzeby. I, i ludzie jak ich coś poli, to... No zresztą często pytali moją o NFZ, nie? Mhm. Że, że takie chodzenie na masaż dla przyjemności to jest... W dobie kryzysu raczej spada na popularności. Jak to wygląda? Jeśli możesz się podzielić takimi informacjami, oczywiście. Wiesz, co w tym przypadku na przykład to bardzo dobrze zawarło? Dlatego, że skończyło się na tym, że musieliśmy uruchomić jeszcze jeden dzień dodatkowy w ogóle w SPA, bo wcześniej pracowali 6 dni w tygodniu, w tym momencie pracują 7 dni w tygodniu, bo właśnie te kampanie fajnie nam zawarły. Ale znowu. Tak jak powiedziałeś, to nie jest produkt pierwszej potrzeby, to nie jest usługa tej pierwszej potrzeby. Więc raczej tutaj skupiliśmy się na tym, żeby właśnie uderzać w ich uczucia klientów, żeby uderzać w to, w to uczucie premium i żeby pokazać, jak bardzo to jest usługa premium. I to pomogło o tyle, że rzeczywiście zaczęliśmy docierać do takiej grupy docelowej, która była w stanie zapłacić tam nawet 600-700 zł za taką sesję. Okej. Okay. Wyciągniemy wnioski, może jak moja kiedyś, może jak kiedyś odbije jeszcze raz z masażem startować, to przyjdziemy do ciebie, bo już masz e, Mamy doświadczenie, tak. A my, my tymczasem wrócimy do, do korzeni, no bo pomimo tego, że teraz w większości marketingiem e, się zajmujesz, to zaczynałaś w copywritingu. I Ta. pytanie brzmi, dlaczego? Jak, jak doszło, jak podjęłaś tę decyzję, że stwierdziłaś, hmm, a może bym tak zaczęła zarabiać za pisanie Jak to było? Może zacznijmy w ogóle od tego, że ja zaczynałam studia na Politechnice na chemii. Ja jestem po studiach inżynierskich i gdzieś tam w dobie, jak wszyscy byliśmy pozamykani, w tak to określę, pisałam bloga. Zresztą ja z blogami, z opowiadaniami i tak dalej, to ja mam do czynienia w sumie od gimnazjum. Wszyscy byli zdziwieni, jak ja powiedziałam, wejdę na inżyniera. E, więc pisałam sobie tam blogi o kosmetykach, jakieś takie, wiesz, e, a tutaj e, jakie składy, co używać, jakie składniki aktywne i tak dalej, i tak dalej. I zaczęłam się interesować tym, w jaki sposób pozycjonować tego bloga, żeby on się po prostu lepiej wyświetlał w szukiwarkach, bo miałam taką ambicję, żeby w pewnym momencie może z tego też coś zarabiać. No i tak zaczęłam szukać jeden jakiś mały kursik, drugi jakiś mały kursik, tak stricte nakierowany właśnie na to, jak pisać te teksty, żeby one się lepiej e, czytały i lepiej się wyświetlały, a w pewnym momencie tak doszłam do tego, że ej, ale są platformy, na których ja mogę pisać za pieniądze i ja na tym mogę zarabiać, czyli ja mogę siedzieć w domu sobie spokojnie i pisać teksty. Ja zawsze byłam osobą, która Raczej wolało towarzystwo książek siebie i kotów niż innych ludzi. Dlatego na przykład jak w pewnym momencie pracowałam w biurze od 8 do 16, to to była dla mnie totalna katorga. Więc jak pomyślałam o tym, że mogę robić coś, co mi sprawia przyjemność, coś, co jest dla mnie fajne i dobrze mi idzie, jeszcze za do to dostawać hajs, to stwierdziłam, dobra, idę w to. I w tym sposobem gdzieś tam tak naprawdę zaczęłam od takich platform copywriterskich która w tym momencie już część chyba w ogóle nie istnieje. Zaczęłam od jakichś małych agencji. Po drodze gdzieś ty się też pojawiłeś, że dla ciebie pisałam. I tak to się wszystko zaczęło powoli rozkręcać, a w pewnym momencie w ogóle ta chemia to gdzieś tam poszła w odstawkę i skupiłam się właśnie głównie na tej pracy copywriterskiej, marketingowej i tak sobie siedzę. Ciekawe, ciekawe. Ciekawe zwłaszcza to, że to takie płynne przejście i dobre wejście w copywriting, nie? że pomimo tego, że zaczynałaś na platformach, i no, mówmy się, że na platformach kokosów nie ma, potem były agencje, w agencjach no, też raczej kokosów nie ma, ale jednak doszłaś gdzieś do, do jakiegoś poziomu, który daje satysfakcję, no bo padła kwota 12 tysięcy, nie? I mhm. ja, ja zachodzę w głowę, co sprawia, że jedni dochodzą do tych 12 tysięcy, a jedni pomimo 5, 6, 7 czy 10 lat doświadczenia tkwią na poziomie 6 zł za tysiąc znaków. Gdzie jest ta, ta różnica? Wiesz, co ci powiem? Ja doskonale pamiętam te platformy. Pamiętam moje w ogóle pierwsze zalecenie takie większe, jakie dostałam, gdzie się dałam trochę przekręcić, można powiedzieć, bo okazało się później, że wpisałam o jedno zero za mało na platformie Uzmi i ja tam byłam mega podierana, bo ja za to zlecenie miałam dostać 700-800 złotych, a ja wtedy byłam, wiesz, ja dopiero zaczynałam, jest to było takie wow, tyle tekstów i w ogóle. A ja dopiero jak wysłałam to zlecenie, usiadłam i przeliczyłam, to mi tam wyszło, że ja za to zlecenie zarobiłam bodajże złote 50 zł za tysiąc znaków. I miałam takie, ktoś tutaj bardzo dobrze zarobił na tym, co ja zrobiłam. Mój błąd, tak? ale rzeczywiście to było tak, że było to, później były jakieś agencje, pamiętam do tej pory 9 zł za 1000 znaków, cał, totalne szaleństwo, gdzieś tam też było 6 i w co, ja bardzo szybko zaczęłam też pracować z klientami indywidualnymi, bardzo szybko budowałam swoje portfolio i robiłam też tak, że powiedzmy pisałam tekst dla agencji albo pisałam tekst na platformę, i jednocześnie na podobny temat pisałam tekst do portfolio, który tam rzucałam, albo szukałam klientów, z którymi zaczynałam współpracę, z którym, którym proponowałam tą współpracę. I yy, ja po prostu wychodziłam z tego założenia, że ja, jakby co, pracę za trochę ponad najniższą krajową mam, czyli właśnie w tej chemii. Czyli ja, jeżeli chcę pójść w coś innego, to muszę zrobić tak, żeby na tym zarobić więcej niż najniższa krajowa, no bo inaczej to by było totalnie bez sensu. Więc dosyć szybko zaczęłam proponować po prostu wyższe stawki osobom, które przychodziły do mnie oraz prosiłam o polecenia, prosiłam o opinię i myślę, że też u mnie jest to, że ja pomimo tego, że gdzieś tam cały czas obawa była o to, że kurczę, nie pójdzie, nie wyjdzie, coś, coś nie pyknie i tak dalej, jak zawsze u każdego chyba, to miałam takie a udowodnię, że pójdzie. U mnie to zawsze wszyscy popychowali, że ja jestem osobą wyjątkowo opartą i taką, która jak sobie coś ubzdura, to to osiągnie. Od dziecka podobno byłam taka, że jak sobie wymyśliłam, że coś tam muszę dostać, to ja to dostałam, prędzej czy później. Wyprosiłam, wychodziłam, ale było. I tutaj było to samo. Ja sobie ubzdurałam, że ja w tym będę i koniec. Pamiętam do tej pory, jak słyszałam, że ale jak ty skończysz inżynierkę, to przestaniesz się tym bawić, prawda? To jest taka zabawa i pójdziesz do normalnej, prawdziwej pracy, na etat i tak dalej, prawda? Ja takie tak, tak, oczywiście pójdę. Uh -huh, nie poszłam, bo też miałam takie poczucie, że nie chcę. Po prostu nie chciałam. To było coś, co ja bardzo mocno chciałam robić, czyli praca dla siebie. Praca na swoich zasadach i praca w ładnym biurze, które sama urządzę, a nie które będzie czyjaś. Więc po prostu ryzykowałam. Ryzykowałam chwilami dość mocno. Ryzykowałam też w taki sposób, że często stawiałam wszystko na jedną kartę. Dwa albo trzy razy zdarzyło mi się zrobić tak, że totalnie zrezygnowałam ze wszystkich współprac, jakie miałam, i zaczynałam od nowa je budować. I też nie bałam się zrobić czegoś takiego, że powiedzmy, jak jakiś klient był, który zresztą nadal tak mam, że jak jest klient, który płaci za mało, albo który wymaga więcej zasobów czasowych niż to jest warte, to ja po prostu taką współpracę ucinałam. Ucinałam taką współpracę i szukałam kolejnych, i szukałam nowych dróg docierania do tych odbiorców, do tych klientów, i w ten sposób tak to się potoczyło, że tak jak powiedziałeś, spadła liczba 12 tysięcy. Są, ja to tak mówię, są miesiące, kiedy jest 3, są miesiące, kiedy jest 23 tysiące, bo to też zależy, wiadomo, nasza branża jest taka, że nie ma stałej pensji co miesiąc, ale rzeczywiście ta średnia w okolicach 12 cały czas się utrzymują od jakiegoś czasu. No to Ja tu sobie próbowałem wynotować i jest złoto za złotem tak naprawdę, bo tak, upór, prosiłaś o rekomendację. Nie chciałaś etatu, chciałaś czegoś więcej, chciałaś udowodnić wszystkim, że sobie poradzisz, że dasz radę, ryzyko, nie bałaś się podjąć tego ryzyka i pokora, no bo jak wpisałaś jak tę te, te kwotę o 1, za zero za małą, najróżniej, na złoty 50, to chyba będzie rekord tego kanału, złoty 50. Za, nie, Kacper Kobyłka też pisał za złoty 50, także remis no. jest. Mm -hmm. I że kiedy to wpisałaś, to, to nie było czegoś takiego, kurwa, oszukali mnie, Boże, kochany, tyle pieniędzy, co ja teraz zrobię, tylko takie, ok to ja się oszukałam. Ja się oszukałam, mhm. muszę wyciągnąć z tego wnioski na przyszłość. Czyli tak, tak, jakbyś tymi pieniędzmi, których nie zarobiłaś wtedy, zapłaciła za te lekcje, żeby się pilnować tego na przyszłość. Bo są tacy ludzie, wiesz, pamiętam taki, taki przypadek z Facebooka, gdzie przyszedł chłopak. 6 złotych właśnie za 1000 znaków i strasznie się rozprób bo klient nie zapłacił mu 100 złotych. Mm -hmm. z, takim, z takim żalem, z takim rozgoryczeniem, znaczy wiesz, ja rozumiem co to znaczy nie mieć kasy i stracić jeszcze 100 złotych za, za pracę, którą wykonałaś, nie? Ale to, to jest ta, może to jest ta różnica właśnie, że ty te kilkaset złotych poczytałaś jako zapłatę za lekcję życia, a on tych 100 złotych nie potrafi tego, nie potrafi tego w ten sposób postrzec, że to jest to. Myślę, że te, to, co powiedziałeś, jest też fajne, że moim zdaniem e, taką definicją sukcesu też jest to, żeby wypośrodkować pomiędzy pokorą a pewnością siebie. Że wiem, ile jest wart mój czas, wiem, ile jest warta moja praca, wiem, jakie efekty osiągają klienci dzięki mojej pracy, ale jednocześnie, e, na przykład, ja w tym momencie mam też taką umowę z klientami, że jak coś nie wyjdzie, to ja klientowi mówię wprost. Jak wysyłam raporty do klientów i powiedzmy, to jest oczywiste, że są miesiące, w których są spadki, są miesiące, w których są wzrosty, to ja nie robię jakoś tak, żeby specjalnie jakoś ten wykres tak ustawiamy, żeby tam był wzrościk, tylko wysyłam, no był spadek, ten spadek zarejestrowaliśmy, on wynika z tego i z tego, wyciągniemy wnioski na przyszłość. Myślę, że bez takiej pokory ciężko jest w tym momencie dojść do naprawdę fajnych pieniędzy, a na pewno ciężko jest je na stałe utrzymać. Dlatego że jeżeli jesteśmy za bardzo tacy, właśnie, nie pasuje mi tutaj do końca słowo roszczeniowi, bo to brzmi tak bardzo mocno negatywnie, ale właśnie tacy, tak jak powiedziałeś o tym chłopaku, że tam oto 100 zł, prawda, że zamiast wyciągnąć lekcję z tego, to cały czas, cały czas robimy na zasadzie to my jesteśmy pokrzywdzeni. To ciężko jest nam tych klientów tak naprawdę utrzymać i ciężko jest nam stworzyć relacje z tymi klientami. A ja zauważyłam już przez te kilka lat, że bez relacji z klientem ciężko jest, żeby ta współpraca trwała dłużej niż kilka miesięcy, bo przyjdzie taki moment, w którym przyjdzie albo ktoś tańszy, albo przyjdzie ktoś, kto zaproponuje coś więcej, albo przyjdzie ktoś, kto na przykład pokaże fajniejsze wyniki. I jeżeli jesteśmy tylko z cyferkami i literkami, powiedzmy w mailu, i w życiu z tym klientem się nie widzieliśmy, nie nawiązaliśmy jakiejś relacji, no to będzie nas bardzo łatwo zastąpić. A jeżeli to jest ktoś, a jeżeli po drugiej stronie jest osoba, z którą jakąkolwiek tą relację nawiązaliśmy, no to ta osoba przyjdzie i powie, słuchaj, no bo jest sytuacja taka i taka, co z tym na przykład możemy zrobić. I ta odwaga też powiedzenia: no słuchaj, spieprzyłam. Też mi w wielu momentach pomogła, bo na przykład, jak powiedziałam klientowi wprost, no tutaj nie poszło, tutaj to było nie tak, na przykład, bo to było po naszej stronie jakaś wina. To później ta współpraca była tak naprawdę dużo lepsza i klient darzył nas większym zaufaniem. Mnie darzył większym zaufaniem, dlatego że już widział, że jeżeli coś się spieprze, to ja się do tego przyznam, a nie będę naokoło mówiła, że nie wiem. Yy, retrogradacja Merkurego była i przez to na przykład coś nam nie podziałało. <laughs> retrogradacja. Nie, to, to jest zajebiste. Wiesz, z drugiej strony na przykład jak HRS yy, aktualizuje bazę słów kluczowych i wszystko idzie do góry na zielono, nie i wtedy agencje przychodzą do klientów i pokazują. Właśnie, my tu robimy, nie? To jest fakturka. Mm -hmm. Więc y, to dopisałem sobie tutaj do tych yy, do tych moich punkcików odpowiedzialnych za sukces, że y, uczciwość y, wyciąganie wniosków. I, I odwaga, to, to takie branie na klatę, wiesz co, um, dodam jako ciekawostkę, że mnie tego w ubezpieczeniach nauczyli, że jak coś spieprzysz, to bierzesz to na klatę, bo no, mieliśmy taki, taki mek, że jak wyślesz klientowi wypowiedzenie ubezpieczenia na czas, no to jest spoko, a jak nie wyślesz na czas, to ma wtedy dwa ubezpieczenia i za oba musi zapłacić. I u nas było tak, że to my, jak myśmy spieprzyli, kto nie wysłał wypowiedzenia, ty, okej, okay, ile przyszło do zapłaty? Stuwa, no to płacisz te stuwa, klient nie płaci. Mm -hmm. I to, to, to tak yy, do tej pory mi zostało, że, że właśnie klient nie powinien ponosić konsekwencji tego, że ja coś spieczyłem. I żeby brać na klatę, po prostu lepiej powiedzieć: Panie, dałem dupy, mm -hmm. naprawię to, niż mm, nie, nie, to tak jak powiedziałaś, retrogradacja Merkurego albo, albo w ogóle, że to klient spieczył. Bo też widziałem takie głosy, że e, niektórych copywriterów, że. Współpraca nie wyszła i, i oni zwalali winę na klienta na przykład, że albo że klient, jak to było, klient pyskuje, czy coś takiego, nie? Nie mm -hmm. wiem, czy widziałaś tę dyskusję, jak tam przyszedł klient i powiedział, że dziewczyna wzięła kasę i nie dowiozła tekstów, a ona, że, że a, e, właśnie, żeby, żeby klient to odszczekał. Przeszła i powiedziała, żeby klient to odszczekał, rozumiesz? E, powiem ci, że no ja bym na przykład chyba do klienta tak nie poleciała. Chyba, że to byłby tego typu klient, który rzeczywiście miałam kiedyś takiego klienta, do którego aż się miało ochotę pójść i powiedzieć: odszczekaj to. Natomiast ciężko jest tak zrobić, żeby zwalić winę na klienta, szczególnie, że zawsze to jest gdzieś pomiędzy. Tak jak w każdym konflikcie, to jest zawsze tak, że gdzieś tam pomiędzy ta prawda leży, i tak samo jest z klientem. Tak naprawdę to klient płaci. I klient wymaga. Jeżeli klient chce, żeby dostarczyć mu teksty, które są jakościowe, jeżeli klient chce, żeby mu dostarczyć jakiś projekt na czas, no to naszym zadaniem jest go dostarczyć na czas. Bo na przykład te teksty to jest tylko jakiś ułamek pracy którą trzeba wykonać, bo na przykład to są teksty na stronę internetową. Ja teraz uśmiecham się, jak mówiłeś, o tym, że w ogóle najlepiej zwalić na klienta, bo ja dzisiaj na przykład jestem takim klientem. W poniedziałek miała, miał ruszyć landing page z moim nowym produktem, z mentoringiem grupowym, i od poniedziałku jestem zablokowana przez dostawcę hostingu, gdzie oni zwalają, zwrócają winę na mnie, gdzie okazało się, że to jest totalnie po ich stronie na przykład leży. I zamiast powiedzieć, "ok, spoko, tak my spieprzyliśmy, usiądźmy i naprawmy to, to cały czas utrzymują, że to jest na przykład po mojej stronie, a to już było sprawdzone przez kilka osób, że no, no nie, tak nie jest. Więc nie bądźmy takimi podwykonawcami, bo jak klient za to płaci, no to ja się posłużę znowu tym przykładem hostingu. Ten jeden landing page blokuje sprzedaż o już prawie tydzień roboczy, więc to jest, za tym stoją, stoi dokończenie tego landing page'a, stoją teksty, stoją reklamy, stoi sprzedaż, stoi cała kampania, przesunięcie tak naprawdę startu programu o cały tydzień. Więc to jest to samo z tymi tekstami. Za tekstami, za. Głupimi tekstami na stronę internetową, stoi start tej strony internetowej, stoi start sprzedaży, stoi to, żeby ta strona się dobrze wyświetlała, opisy, w ogóle produkty wszystkie. Czyli tak naprawdę stoi praca może i kilku osób, bo my się spóźnimy. No, moim zdaniem tutaj nie ma co szukać winy klienta albo mówić, że klient pyskuje, bo klient ma prawo, pełne prawo być po prostu w o to. Dokładnie, dokładnie. Chcesz się pochwalić jaki to hosting? Chcesz pozdrowić? Czy... Wolałabym chyba nie, dlatego że powiedzmy, że przez 3 lata byłam z nich zadowolona. To jest jedna sytuacja, więc zostawmy nazwę w spokoju. Spoko. Ale, ale, ale chyba będzie imigracja, Ale dobra, <grym> jak mówisz, zostawmy ich w spokoju, to zostawmy ich w pokoju. Mnie bardziej interesuje mnie i podejrzewam, że odbiorców jedno zdanie, które mówiłaś, że wycięłaś, resetowałaś sobie portfel klientów. Potem zaczynałaś ich szukać. I jakbyś teraz tak mogła powiedzieć, w jaki sposób tych klientów szukałaś i, i jak to zadziałało, to byłoby mega ciekawe. Wiesz co? Na kilka sposobów. Zaczęłam przede wszystkim to, co cały czas się trzymam, to są grupy na Facebooku. Tylko nie grupy takie stricte, szukam z, albo szukam zleceń, albo zlecę coś dla copywriterów, freelancerów i tak dalej ale grupy branżowe, grupy, na których są osoby z mojej grupy, czyli w ogóle może zacznijmy od tego, że zanim zaczęłam szukać tych klientów, to ustaliłam sobie do kogo ja chcę kierować, z kim ja chcę współpracować, czy to mają być mężczyźni, czy kobiety, czy małe, czy duże firmy, u mnie są to na przykład kobiety i u mnie to są głównie małe do średnich firm i jednoosobówki. I jak to już miałam określone, to zaczęłam zastanawiać się, w jakich miejscach te osoby są. Czy one są na tych grupach zlecenia dla freelancerów i tak dalej? No raczej nie, bo klienci też się wściekają na te grupy. One raczej są na grupach, które zrzeszają kobiety biznesu, na grupach networkingowych, na grupach, na których mogą poszukać informacji biznesowych. I tam zaczęłam szukać klientów. I pis piszę też, cały czas, nieraz mi się zdarza napisać post na takich grupach, Promujący moje, moje usługi, ale przede wszystkim to, co robię, to odpowiadam na posty w komentarzach. I przykład z weekendu bodajże, kiedy to dosłownie był jeden, jeden post taki prywatny, na który odpowiedziałam, rozszerzone trochę, napisałam kim jestem, czym się zajmuję, napisałam jeden taki, jedną historię taką powiedzmy sukcesu mojej klientki. I że zapraszam do mnie na wiado do wiadomości prywatnej. Z tego miałam e, cztery rozmowy, z czego trzy albo dwie skończą się już teraz z dużymi współpracami marketingowymi. Więc e, to jest moim zdaniem naprawdę świetny sposób i te grupy na Facebooku cały czas działają, ale właśnie, żeby je wykorzystywać w taki, w taki sposób, który jest jakoś tam rozsądny. Innym sposobem, jaki ja wykorzystywałam, to jest Instagram. I na Instagramie też, po pierwsze, rozwijam cały czas swoje konto. W tym momencie to jest konto, które prowadzę bardziej pod szkolenia marketingowe, natomiast rozwijam konto agencji, a wcześniej tam też pozyskiwałam, właśnie klientów na kopii albo Także tworzyłam treści, które przyciągały klientów, ale też zdawało mi się po prostu pisać do nich wiadomości, że yy, słuchaj, no widzę, że tutaj masz, yy, wiadomo, nie można wysyłać niechcanych ofert, ale takie nawiązujące, zapraszające na rozmowę, żeby się dowiedzieć, jakie ma potrzeby druga strona, jakie ma w tym momencie problemy, a może miała copywritera, ale na przykład coś się spieprzyło po drodze, i tak, żeby się dowiedzieć jak najwięcej, i później właśnie. Wychodziłam z ofertą takiej współpracy. Szukałam też klientów, wysyłając po prostu różnego typu wiadomości. Hmm, powiedzmy na OLX również, wysyłałam na pracuj.pl jakieś odpowiedzi na ogłoszenia e, oraz takie wiadomości powiedzmy do firm, które e, gdzieś tam znajdowałam w sieci, często wchodziłam tam na piątą, szóstą, siódmą stronę wyszukiwarki i nawiązywałam po prostu kontakty z tymi ludźmi i w ten sposób na przykład wpadła mi jedna współpraca, która ciągnęła się przez trzy lata bodajże i naprawdę tam fajne, fajne wyniki osiągnęliśmy, bo wylądowaliśmy w top 10, tam z kilkudziesięcioma już Teraz dokładnie nie pamiętam, iloma frazami kluczowymi, więc naprawdę to też działało, ale zdecydowanie najczęściej właśnie zawarła, zawarły te grupy na Facebooku i właśnie Instagram. Czyli można powiedzieć, takie trochę wyjście poza schemat i też trochę zaangażowania, no bo. Piąta, szósta, siódma strona Google'a. No też, wiesz, ludziom się czasem wydaje, że najlepiej to jest iść do dużej firmy, która jest pierwsza w Google'u nie i powiedzieć: Słuchaj, zrobimy coś dla Was. Ale ja mam takie wrażenie, że oni wcale nie chcą, żeby coś dla nich robić. Mało tego. Bardzo możliwe, że fakt, że są pierwsi w Google'u wynika z tego, że już im ktoś to robi. Mhm. A, a to właśnie do tych, do tych firm, które powiedziałaś, piąta, szósta, siódma strona Google'a, to one chcą wejść do tego top 10, nie? I że tak. to one mogą najbardziej potrzebować pomocy. Będzie, to, to jest fajne. To jest znowu znajomość osób, do których my chcemy komunikować, czyli znowu ta znajomość tych naszych klientów. No, bo w sumie jak ktoś jest na pierwszej stronie w Google, zarabia na tym powiedzmy pieniądze, ma jakieś tam fajne e, reklamy poustawiane, to po co mu zmieniać na kogoś innego? Po co mu ktoś, kto powiedzmy jest niesprawdzony? No on woli zostać u tego, kto już mu doprowadził do tego sukcesu. A właśnie pójście na tą kolejne strony, da nam to, że jednak ci te osoby będą bardziej zainteresowane, a zaangażowanie tak. To jest to samo, co cały czas na Instagramie pada, że o jak tutaj zrobić, że mam się zaangażowaną społeczność? Jak to zrobić? U mnie ile razy ja dostałam już i wiadomości, i dziwne komentarze, że mam ledwo 500 obserwatorów, a sprzedaję mentoringi za 2,5 tysiąca? No dobra, ale skoro mam ponad, trochę ponad 500 obserwatorów i sprzedaję te mentoringi i mam osoby, które są w tych mentoringach, to właśnie to jest ta zaangażowana społeczność, ale ona nie powstaje, bo ja tak chcę, tylko ona powstaje dlatego, że ja się angażuję. Jeżeli my się nie będziemy angażować, no to w jaki sposób ta druga strona ma się zaangażować i po co w ogóle ona ma chcieć się zaangażować? Im bardziej my tak naprawdę damy od siebie tego, tym chętniej. Tym więcej z tego wyciągniemy też od tych naszych klientów. Jasne, zaangażowanie to będzie podejrzewam, że kluczowa umiejętność w nadchodzącym czasie, bo z, mhm. z zaangażowania wynika wszystko inne. Z zaangażowania wynika rozwój, wynika nauka, wyciąganie wniosków, pokora, staranie o tego klienta, wyjście poza schemat, pójście na, na coś więcej niż good content i grupy copywriterskie na Facebooku. No i tworzenie, tworzenie społeczności. O tej społeczności to pewnie sobie jeszcze pogadamy kiedyś. Bo może to jest właśnie klucz, że ja na Instagramie nie potrafię tej społeczności zbudować, bo mm -hmm. może to właśnie ja się nie, za, nie angażuję. Od kiedy ja się stołecznie. zaczęłam angażować u siebie i zaczęłam to traktować na zasadzie kurczę, to jest medium społecznościowe, a nie zbiór klientów, to zaczęła dziać się magia. I to totalna, to brzmi zawsze, ktoś ma takie, uh -huh, uh -huh. ale dosłownie to był moment, w którym zaczęło przebywać klientów. Nie tylko obserwatorów, ale również klientów. To, że ja z tymi ludźmi rozmawiam w wiadomościach prywatnych, każdy, kto wchodzi na profil, jakąś tam ode mnie wiadomość dostaje, to jest również takie dla nich, że o, wow, jesteś na przykład jedną z niewielu osób, które nie tylko mnie powitały na tym profilu, ale na przykład odpowiedziały na jakieś moje pytania albo zainteresowały się tym, jakie mam problemy. I jakie mam cele, a tak naprawdę to jest gotowe, gotowe tematy na publikację. Tak samo jak moi klienci też dostają ode mnie zawsze takie podsumowania miesiąca, co było zrobione, co jest do zrobienia, jakie są propozycje, albo wychodzenie w ogóle zawsze poza to, że oprócz tego, że robimy to teraz, to zawsze jest rozkwinianie, w jaki inny sposób możemy tych klientów pozyskiwać. I też to, że ja klientom nie boję się powiedzieć, że na przykład nie to jest głupota, to nie zadziała u Ciebie, i to im tego nie ma sensu wdrażać, bo na przykład stracisz na tym pieniądze. Więc myślę, że tak, że to zaangażowanie właśnie bardzo mocno tutaj będzie wręcz królowało, można powiedzieć, w najbliższych miesiącach, a nawet latach, bo to nas wyróżnia. Dlatego też moim zdaniem teraz coraz częściej ludzie chcą wybierać freelancerów, a nie firmy marketingowe, na przykład właśnie agencja. Tak jak był taki trend, pewnie, pewnie go kojarzy, że każdy freelancer pisał na swojej stronie w liczbie mnogiej. My się zajmiemy, my mamy sukcesy, my mamy osiągnięcia, nasi klienci, bo to było takie... Klient nam bardziej zaufa, jak powiemy, że jesteśmy zespołem, bo jest więcej osób, jesteśmy więksi, i tak dalej. A w tym momencie klienci nie chcą tych zespołów, bo już mieli agencje, które ich na przykład przywaliły na hajs. Już mieli agencję, którym płacili kilkanaście tysięcy miesięcznie, które nic im nie dały, a teraz potrzebują jednej osoby, która będzie na tyle zaangażowana, że będzie wiedziała, że po drugiej stronie jest Daniel, Mikołaj, Marcin czy Kasia, a nie, że teraz rozmawia z jedną osobą, jutro będzie z inną, a później jeszcze z inną. I nikt nie wie tak naprawdę, kim on jest. Więc teraz tego zaangażowania klienci bardzo mocno szukają. Fajne, fajne. Wychodzi to badanie grupy docelowej znowu, nie. Ty wiesz, wiesz na co ubolewa twój klient? Wiesz, że, że klient miał agencję, że agencja go przewaliła na hajs, że on potrzebuje kogoś być może mniejszego, ale bardziej zaangażowanego. Fajnie, mhm. to, fajnie to brzmi. No to w takim razie muszę popytać, w jaki sposób zbadałaś tego klienta. Po prostu rozmawiałam i rozmawiałam z tymi ludźmi, tak jak mówiłam, i z tymi, którzy wchodzą do mnie na profil. I z tymi osobami, które gdzieś tam się pojawiały na grupkach na Facebooku. Zdarzyło mi się wielokrotnie też pomagać dziewczynom z grupek tak o po prostu. Zresztą jest jedna dziewczyna, której pomogłam, bo miała zablokowane konto w Meta, bo był taki moment, w którym meta blokowała po prostu nagminnie konta. I ja codziennie miałam spotkania z różnymi osobami, które do mnie pisały do mnie, bo ja mam konto zablokowane. Co ja mam zrobić? I właśnie z nią się spotkałam i pracowałyśmy na tym, żeby to konto odblokować. I wtedy jej pomogłam, porozmawiałyśmy, a w tym momencie to jest moja stała klientka. Jak wtedy jej pomogłam, totalnie bezinteresownie i bez w ogóle zamiaru, że to gdziekolwiek później fajnie pójdzie w jakąś fajną współpracę, która teraz się e, kręci. Więc e, rozmawiałam z tymi ludźmi, e, rozmawiałam na grupach, rozmawiałam w wiadomościach prywatnych. Tak jak mówię, witałam e, ludzi na profilach i rozmawiałam z moimi klientami, czyli nie tylko, że okej, okay, Zaczynam współpracę. Dobra, to jest moja oferta, tu masz brief wypełni i działamy, ale to było też na tej zasadzie, że współpracę zaczynają się zawsze u mnie po prostu rozmowami wstępnymi, na których ja wypytuję, jakie mam w tym momencie problemy, jakie masz wyzwania, jaki jest twój cel, jak do, jakie do tej pory wykonałeś działania, żeby ten cel osiągnąć. I tutaj wychodzi zawsze, a bo wiesz co, bo ja kiedyś tam działałem z agencją, ale oni tam biorą pieniądze, ale w sumie to ja nie wiem, co oni robią, bo na przykład mi powiedzieli, że teraz co już na tej stronie internetowej to nie ma co robić, tam ta strona już jest i oni już nie mają co robić na tej stronie. Takie kwiatki też ostatnio usłyszałam. Dzięki temu ja coraz więcej o tych klientach wiem, wiem kto jest po drugiej stronie i też Mam wrażenie, że oni się czują bardziej zaopiekowani, bo też to jest takie, że ktoś się wreszcie zainteresował, a nie tylko wysłał brief i najhijs i na tym kończymy. No i też to że ja w trakcie współpracy pytam zawsze. Jeżeli powiedzmy jest jakieś spotkanie, to wypytuję, jakie teraz są największe wyzwania, jakie widzisz. I na przykład, czy jest coś, co ci się podoba, czy jest coś, co ci się nie podoba we współpracy? I jak myślisz. Co byś tutaj jeszcze ewentualnie zmienił? Tak samo jak jakieś współprace ewentualnie się kończą, to tak samo wypytuję zawsze, co, co by zmienili, co im się podobało, co im się nie podobało, i jakie są ich opinie na ten temat? Sporo typów, sporo typów. Ale w naszej rozmowie przed nagraniem wyszło, że odchodzisz powoli od copywritingu w stronę marketingu takiego bardziej całościowego. I moje pytanie: skąd taka decyzja? Znowu to jest to, o czym już mówiłam wcześniej w rozmowie, czyli po prostu moment na postawienie na większy rozwój i na to, żeby właśnie coś odciąć. Doszedł taki moment, w którym ja poczułam, że jestem na skraju wypalenia. Już miałam dosyć pisania tekstów. Miałam, jak miałam usiąść, do napisania nawet dla siebie newslettera, tekstu blogowego, Albo nawet skryptu do podcastu. Dlaczego? Dlatego u mnie podcast dopiero niedawno zaczął się, a nie kilka lat temu, kiedy miał. To ja miałam takie, ja wszystko byłam w stanie zrobić. Odkurzyć pustynię, wysprzątać wszystko, koty yy, wyczesać. Yy, wszystko, byle tylko nie usiąść i nie pisać tekstów. I moment, w którym ja zauważyłam, że ja potrafię na przykład teksty pisać wieczorem, gdzie mi się lepiej pracuje w tak w godzinach 10:18 a ja siedzę na przykład wieczorami i piszę bo deadline, albo e, moment, w którym właśnie to mnie męczyło, już e, gdzieś tam nie sprawiało mi frajdy, to ja stwierdziłam, że kurczę, po to, mam mieć, po to mam swoją firmę i po to działam dla siebie, żeby mi to jakąś frajdę sprawiało. Poza tym gdzieś tam cały czas tak naprawdę od kiedy w tym kopii siedziałam, to tak naprawdę pojawiały się też gdzieś tam a weź mi tutaj przy okazji poprowadzić Instagram, a co byś tutaj zrobiła, a może postaw jakąś kampanię reklamową. A słuchaj, bo tutaj jest Google Ads, ja mam, to weź, sprawdź, czy tam wszystko jest w porządku, ewentualnie pójść kampanię, albo weź tego Analyticsa mnie ogarnij. Więc tak naprawdę z tym marketingiem takim ogólnym miałam do czynienia prawie od samego początku, kiedy leciało też to kopii, i zauważyłam, że to mi sprawia większą Friday że dużo lepiej e, też mi się pracuje z tymi klientami, u których patrzę na wszystko tak całościowo i mam pewną kontrolę po prostu nad pełnym marketingiem, a nie tylko nad jakimś tam jego ułamkiem, gdzie teksty są szalenie ważnym elementem, ale powiedzmy, że nawet z zajebistymi tekstami e, pod kampanię reklamową, jak kampania reklamowa jest postawiona kiepsko, no to to nie przyniesie rezultatów takich, jakie powinno, więc e, Powoli, powoli zaczęło to coraz mocniej wchodzić w stronę marketingu, a teraz już jest na tej zasadzie, że w sumie to stricte klientów copywriterskich nie mam, a piszę teksty dla klientów, z którymi po prostu mam pełną współpracę marketingową, i tutaj już jest pisanie tekstów na strony internetowe, pod newsletter, kampanie itd., itd., dalej. to już wchodzi wszystko. Łącznie z tym, że zdarzyło mi się to wpisać teksty dla klienta mm, do różnych czasopism branżowych. Więc gdzieś tam to tak powiedzmy, naturalnie przeszło, że od momentu, w którym gdzieś ten marketing, media społecznościowe, kampanie były dodatkiem do kopii, coraz mocniej one były, stanowiły coraz większy odsetek mojej pracy, a w tym momencie to jest głównie właśnie ten marketing. Sobie ja ciebie słucham, i kurczę, zastanawiam się nad taką dezercją. <śmiech> <śmiech> następne pytanie. Twoim zdaniem, w dzisiejszych czasach można jeszcze być tylko copywriterem? Powiem tak, myślę, że tak, ale myślę, że to jest coś, co nie przynosi takiej satysfakcji na dłuższą metę. Z tego, co ja widzę po osobach, które na przykład działają już tylko w kopii, to coraz częściej one dochodzą do tego momentu, że kurczę, jestem przy ścianie i nie wiem, gdzie dalej pójść. I na przykład już mnie nudzi to pisanie tekstów. Myślę, że z copywritingu w tym momencie da się utrzymać fajnie. I tylko, że trzeba być dobrym copywriterem, bo założenie jest takie, że mówimy w tym momencie o dobrym copywritingu, a nie o copywritingu na e, poziomie good content na przykład, albo na poziomie takim, że sztuczna inteligencja napisze w sumie lepszy tekst niż my, bo mnie to, um, ja pamiętam ten moment, w którym wszyscy copywriterzy krzyczeli, że sztuczna inteligencja im zabiera pracę, sztuczna inteligencja zabrała pracę tym copywriterom, którzy po prostu byli na tyle kiepscy, że sztuczna inteligencja im mogła tą pracę zabrać, mówiąc okrutnie, Bezczelnie i wiem, że dużo ludzi mnie nie lubi za to, jak ja tak nieraz mówię, ale taka jest prawda. A jeżeli ktoś jest dobrym copywriterem, to on się utrzyma i jest w stanie na tym fajnie zarabiać, bo też w tym momencie zauważyłam znowu wzrost tych jakichś, wzrost osób, które szukają tych copywriterów, bo już przeszła ta faza właśnie na sztuczną inteligencję, na chat, i już ludzie widzą, że można to połączyć. Człowieka z komputerem i wychodzi coś fajnego, ale właśnie jak to połączymy, a nie kiedy ktoś będzie tak się kurczowo trzymał tego, że pisze na przykład tylko teksty samodzielnie, albo pisze teksty, które jest w stanie wypr wyprzeć komputer. Ja długo się nad tym zastanawiałem, nawet mam, mam odcinek na temat tego yy, i tego, czy AI zastąpi copywriterów, i tego, yy, czy czeka nas złota era w copywritingu. Myślę, że ta złota era w copywritingu. Ja szacowałem, że ona tak za rok, za dwa, może za trzy przyjdzie, jak się recesja skończy, ale ona przychodzi znacznie szybciej, bo firmy, tak jak mówisz, zachłysnęły się, zachłysnęły się czatem GPT. Ja bym porównał czat GPT do takiej, wiesz, automatycznej koparki do kopania rowów podświatłowo, nie? Jak ją nastawisz i ustawisz, że ma wykopać 100 metrów rowu i nic po drodze nie ma żadnych przeszkód, to ono wykopie, zajebiście wykopie 100 metrów rowu, ale w momencie, kiedy ta koparka, coś tam się w niej, nie wiem, nie zewrze, i, i wykopie ci 20 metrów Twojego nowo postawionego domu, to już jest problem. Albo kiedy się okaże, że, że ta koparka zaprogramowana na 100 metrów rowu nie może wykopać basenu, albo nie może wykopać drzewa, albo nie wiem, dołka pod kwiatki. Nie? I wtedy jest nagle powrót do, do człowieka. A ci ludzie, ci ludzie, których AI, czyli ta koparka zastąpuje, to są ludzie, którzy nic nie robili, tylko kopali łopatą rowy którzy stwierdzili, że ja nie będę się uczył tej koparki, bo to, to, to jest bez bezsens, to się nie sprzeda, to pali paliwo, to po co to jest komu, że to jest drogie, ta koparka kosztuje 100 tysięcy czy 200 tysięcy, to się nie sprawdzi. Nie? Nagle przychodzi operator koparki i o kurwa nie mam pracy. Bo operator koparki bez gięcia krzyża zrobi to, co ja robię przez cały dzień w godzinie. To jest właśnie to, że jak już połączymy człowieka z maszyną albo z komputerem to możemy stworzyć coś naprawdę fajnego i nie ma co się zapierać, że to nam się nie przyda, że w ogóle nie będziemy korzystać. Był taki moment, w którym wszyscy krzyczeli nie, ja nie korzystam ze sztucznej inteligencji, ja nigdy nie będę korzystać, tylko że to złote powiedzenie nigdy nie mów nigdy, bo jak powiesz, że nigdy czegoś nie będziesz robić, to prawdopodobnie kiedyś to zrobisz i po prostu tylko samemu przed tobą będzie ci głupio. Więc połączenie tego jak najbardziej. I tak jak powiedziałeś, złota era copywritingu, myślę, że w tym momencie ona się zaczyna, bo klienci szukają ludzi, którzy rzeczywiście dobrze piszą. Ja też zauważyłam to ogólnie w tym marketingu, że klienci doceniają to, jak marketing jest ważny. Bo jeszcze kilka lat temu było tak, że marketing, o marketingu myślało się wtedy, kiedy firma zaczynała padać. O tym, żeby mieć dobre teksty na stronie myślało się wtedy, kiedy klienci przestali przychodzić na przykład z poleceń i tak samo o marketingu albo o dobrym profilu na Instagramie. Myślało się o tym wtedy, kiedy zaczynały być jakieś problemy, ale teraz widzę, widzą to coraz mocniej klienci, że jeżeli zapobiegniesz temu, czyli klasyczne, łatwiej zapobiegać niż leczyć i zaczniesz ten marketing wprowadzać wcześniej, te dobre teksty na stronie mieć, pisać jakościowe treści, i zaangażować przede wszystkim tych odbiorców, a nie tylko wklepywać teksty z sztucznej inteligencji, to to sprawi, że nie będzie tego momentu, w którym nie będzie na przykład klientów. Ja kilka razy dostałam też takie pytanie od klientów, z którymi na przykład zaczynałam współpracę albo gdzieś tam rozważaliśmy ją, że a powiedz mi Dominika, bo tak, my teraz wiadomo ten marketing będziemy rozkręcać, więc potrzeba większego zaangażowania i tak dalej, i tak dalej, ale powiedz mi, co w momencie, w którym e, na przykład już ty, ci klienci będą, już to będzie sobie śmigało i tak dalej. Czy wtedy możemy rozmawiać o zmniejszeniu stawek, albo czy wtedy już możemy, czy możemy się mówić, że na przykład współpracujemy przez pół roku, ty przez to pół roku wszystko ustawisz, a później już to sobie będzie samo się kręciło? I wytłumaczenie klientom kiedyś, że no tak to nie działa, że. Ten marketing wymaga cały czas tego zaangażowania, tylko w inny sposób, bo wtedy rzeczywiście już się nie angażujesz tak, że mm, musisz wszystko ustawić, ale masz na przykład większą społeczność klientów, więc inaczej do tego podchodzisz, to jednak wtedy kiedyś było dużo trudniejsze niż jest teraz. Teraz mam wrażenie, klienci to mocniej rozumieją i mocniej też mają świadomość tego, że jednak to jest potrzebne, i że jednak ten człowiek, który nad tym panuje, Rzeczywiście tutaj też jest niezbędne, bo inaczej wychodzą takie kwiatki, że na przykład każda firma budowlana w Polsce ma dokładnie ten sam tekst na stronie, tylko na przykład trochę inaczej napisany. Aż wiesz co, po, po nagraniu sobie sprawdzę, wezmę, odpalę sobie jakieś firmy budowlane. A to mówisz ogólnopolskie czy lokalne? E, wiesz co, ja to widziałam na lokalnych. Takich mniejszych firmach budowlanych, na początku, gdzie właśnie wyszła ta sztuczna inteligencja, to tam był taki moment, w którym jedna z tych firm mi zleciła teksty, i ja tak sobie wchodzę do niego i tak sobie wiesz, po konkurencji popatrzyłam i praktycznie było identyczne rzeczy, były tylko się równiły tym, że wiesz, tutaj było trochę inaczej napisane, tutaj trochę inaczej, jakiś inny szyk zdania, ale generalnie to było dokładnie to samo. No dobra, widziałem coś takiego ostatnio, jak jedna pani na jednej z grup em, biznesowych na, na fejsie pytała, co mogę zrobić, żeby mój sklep sprzedawał, nie? Mm -hmm. bo, bo ludzie wchodzą, ale nie kupują. Ja tak sobie wziąłem, wiesz, wszedłem na tę stronę, tam sobie pooglądałem, rzuciłem swoim okiem, zostawiłem nawet jakąś opinię. Pamiętam, chyba widziałam tam nawet tak. i nagrałeś taki, taki audyt małej hmm. stronę. Nie, to nie ta, to inna. To inna, ok. A, tamta, tamta, co nagrałem audyt, to wyobraź sobie, że po tygodniu przyszła i powiedziała: Słuchaj, Daniel, wprowadziłam twoje uwagi i ja teraz mam kalendarz pełny na miesiąc, dwa do przodu. Nie? Od razu tak, na wstrzyknięcie mm -hmm. palcem, podpaliłem reklamę i ludzie przychodzą, więc fajna, fajna ta otwartość, ale to, to, o czym teraz mówię, to te dziewczyny bardzo dużo uwag dostały, ale ja sobie wziąłem kawałek opisu i zrobiłem to, co mnie kiedyś Rafał Pietraszek poczuł jak plagiat zła, złapać, nie? że wkleiłem sobie w Google. A. No, kuźwa, pierwsza strona, wiesz, tam chyba było ze 20 albo 30 wyników, które mają praktycznie identyczny opis. Mm -hmm. no, pewnie wzięty po prostu od producenta tego, tam, co to było, stanik jakiś czy coś. Wzięty po prostu od producenta, może tam jedno słowo zmienione, nie wiem, sprzączka, no zapinka, czy, czy, cokolwiek, czy, czy cokolwiek takiego, nie. I, I tak właśnie to, co mówisz, że ileś firm z branży i one mają te same opisy, i później no, klient, jaki ma powód, żeby wybrać tę, a nie inną firmę hajs, tylko i wyłącznie. Weźmy tam, gdzie jest taniej I, i to jest jedyne, co zrobi. To tak samo, jak mamy wysyp social media managerów na Instagramie i to jest na tej zasadzie, dlaczego akurat ktoś ma wziąć od Ciebie, skoro mówi się dokładnie o tym samym. Bo jest to, do, to, co Ty mówisz w tym momencie, ja mogę porównać do tych wszystkich rolek na Instagramie. Wykorzystaj ten dźwięk, który trenduje i napisz ten tekst, a będziesz miał tysiące wyświetleń i klientów. Takie, milion takich jest na, na Instagramie, tylko że jest jedno, później mamy wysyp kont, które mają identyczne teksty, identyczne treści. I to jest znowu to, dlaczego klient ma wybrać akurat tą firmę, i, a później są wszyscy zdziwieni, bo na przykład e, muszą konkurować ceną. No skoro nie konkurujesz niczym innym i skoro nie dajesz z, od siebie nic więcej ponad to, co daje konkurencja, no to czym innym masz konkurować, jak nie, jak nie ceną? no taka smutna i okrutna prawda. Smutna i okrutna prawda, której ludzie niestety, jak zauważam, nie chcą słyszeć. Ludzie chcą słyszeć to, co jest sexy, czyli dodaj muzyczkę do rolki, a będziesz miał milion wyświetleń i 150 nowych klientów. A to, co mówisz, to, to samo powiedział Paweł Cisek i to znaczy, że coś jest na rzeczy. Jest takie stare przysłowie, że jak dwie osoby mówią ci, że jesteś pijana, to nie spać. <laughs> I, I on mówił to samo, że najpierw się odpalają marketerzy, którzy sprzedają schematy Nagłówków do maili, nie? I tysiąc osób to kupi, mm -hmm. i tysiąc osób ma te same schematy. Potem się odpalają a, tysiąc schematów na posty do mediów społecznościowych, i tysiąc osób to kupi, i tysiąc osób ma to samo. nie? I Paweł to nazwał, pa, nie, Paweł określił to mianem symetrii informacji. No, wszyscy mają to samo, czyli tak naprawdę już potem nie widzisz tych komunikatów. Widzisz to, co widziałaś już 10, 15, 20 razy tego dnia. Yy, więc y, po prostu olewasz, Włącza się ślepota banerowa, idziesz. Dalej. Bo ja w takim razie Ciebie zapytam, jak się wyróżnić. Myślę, że to, co powiem, jest banalne, ale po pierwsze, tym, żeby pokazywać siebie, a po drugie, tym, żeby znać klientów. E, może zacznę od tej drugiej strony, czyli od klientów. E, właśnie to poznanie dobrze swojej grupy docelowej, poznanie osób, do których my kierujemy, to jest moim zdaniem w ogóle podstawa wszystkiego, bo jeżeli powiedzmy, copywriter. Decyduje się ponadto, że chce pisać treści dla firm kosmetycznych. Niech będzie. To taka osoba już od razu może wyróżnić się tym, że kieruje się bezpośrednio do firm, które zajmują się właśnie wyrobem kosmetyków albo sprzedażą kosmetyków. I w takim przypadku. On powinien poznać tą grupę docelową, która się za tym kryje. Czyli już on nie szuka informacji ogólnie o firmach, jakie mają problemy, tylko szuka informacji o firmach kosmetycznych, jak, z jakimi one się problemami mierzą. Czyli czy to są problemy dotyczące sprzedaży, czy to są problemy dotyczące tego, że muszą pokazać, ten skład w jakiś taki ciekawy sposób, interesujący, przyciągający uwagę. Czy to jest to, że jeżeli to są kosmetyki, na przykład dla mężczyzn, no to tutaj e, wyróżniają się tym, że oprócz. Napisania WL5 w jednym dają również jakieś inne informacje, które gdzieś tam przyciągną tego mężczyznę, bo w tym momencie jednak coraz częściej jest tak, że mężczyźni mają dosyć tych schematów. O, dla faceta WL5 w jednym i dziękuję, do widzenia. Zresztą mój na przykład facet tak mały, takie, ja, a może tak coś więcej, powiedzcie mi, co mi to da. Więc tutaj, jak już pozna się swoją grupę docelową i dowie się, kto jest po tej drugiej stronie, to dużo łatwiej jest nam później układać komunikację tak, żeby celować właśnie do nich. Po drugie, rozmawiajmy z tymi ludźmi, czyli rozmawiajmy ze, ze swoimi obecnymi klientami, jeżeli właśnie w tym momencie mam jakichś klientów z branży. To warto napisać do nich wiadomość, albo wysłać ankietę, albo po prostu zaprosić na 15-10 minut, żeby po prostu z nimi porozmawiać i zapytać ich, jakie mają problemy, jakie mają wyzwania. Nie tylko związane z marketingiem, ale również takie wyzwania biznesowe. Dlatego, że jeżeli poznamy te wyzwania też biznesowe firmy, no to bądźmy szczerzy, my tworząc dla nich marketing czy copywriting, gdzieś tam również w tym ich biznesie, na orbicie ich biznesowej się poruszamy. Więc jeżeli poznamy ich problemy biznesowe, to automatycznie będziemy wiedzieć też, z czym się mierzą i jak na przykład my możemy te problemy rozwiązać. Bo nieraz jest taka pierdoła, która może się wydawać, że to ona nie jest związana z marketingiem, a później wychodzi że na przykład to, to totalnie to, to można rozwiązać w jakiś łatwy sposób. Więc porozmawiajmy z nimi, zaprośmy ich na rozmowę. Po prostu zainteresujmy się tą drugą stroną i twórzmy treści, które będą odpowiadały na potrzeby naszych klientów. Czyli dosłownie to jest na tej zasadzie, że ja, że ja robię sobie w ten sposób ten swój plan kontentowy, że otwieram wiadomości z dziewczynami. I wypisuję po kolei, jakie one miały problemy, albo jakie miały pytania, albo na bieżąco sobie zapisuje. Jeżeli się pojawił jakiś temat w rozmowach z moimi podopiecznymi, czy w rozmowach z obserwatorkami, po prostu zapisuję sobie, jaki to był temat. I na tej podstawie z jednego tematu często wychodzi na przykład kilka postów, albo wychodzi kilka jakichś wiadomości. Tutaj w drugą stronę, czyli to, że my mamy być sobą po prostu i mamy pokazywać siebie. To jest to, żeby na siłę nie iść te Instagramowe wnętrza, w, te, w to pokazywanie, jaki to nie mamy sukces i właśnie mówienie o tym, że nie wiem, jesteśmy agencją, gdzie tak naprawdę jesteśmy freelancerem. Po prostu mówienie wprost, jak wygląda sytuacja i pokazywanie też tej ludzkiej strony. Na Instagramie czy w mediach społecznościowych. Fajnie tutaj LinkedIn działa, bo, na, bo wszyscy są przekonani cały czas, że LinkedIn to jest takie, wiesz, krawacik, E, marynareczka, i tak dalej. A tymczasem ludzie, którzy są na LinkedInie, niekoniecznie tacy są. No, ty działasz na LinkedInie, jak gdzieś tam to się po drodze pojawiam e, i mi jest daleko do krawacika i marynareczki, na przykład. Mm, więc to jest to drugie. A trzecie, jak się wyróżnić, to na przykład na grupach na Facebooku. Podam znowu przykład swój z, o tych, z ostatnich dni, wtedy to, co mówiłam, wymiałam kilka rozmów. E, ja napisałam komentarz pod postem gdzie było 30 parę. 40 parę komentarzy, bo wiecie, jak jest komentarz, poszukuję social media managera, menadżerki, poszukuję osoby od Instagrama, Facebooka albo czegoś tam, to jest tyle wiadomości. Tylko to są wiadomości brief, brief, napisałam brief, e, sprawdź brief, a już najlepsze to jest, napisałam brief, sprawdź folder inne. I często instrukcja, jak na przykład do tego folderu inne przejść. To już jest w ogóle robienie z klienta Kretyna, ale okej, okay, jak ktoś tak chce jego wola. A ja zamiast takiego momentu, w Priv 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 napisałam kilka zają sobie. Napisałam, że słuchaj, to jest to brzmi jak coś dla mnie i mojego teamu. Zajmuję się marketingiem od kilku lat. Właśnie to co mówiłam, czyli przedstawiałam e, sukces mojej klientki, bo tutaj taki sukces, którym e, się chwalę i który jest super, to jest to że klientka, która miała e-booka za 40 zł bodajże? Albo 39 albo 49. Kurczę, teraz już nie pamiętam ale to był e-book, który e, wydała i nie mogła go sprzedawać. W sensie nie miała sprzedaży z kampanii. Ustawiłyśmy kampanię, ustawiłyśmy kampanię na budżet 12 zł dziennie i po trzech dniach, e, my ją ustawiłyśmy jakoś tak w piątek, w poniedziałek dostaje od niej maila Dominika, ja nie wiem, czy się tutaj zadziało, dycha przychodu w trzy dni, wydając tam 30 parę e, złotych pod 40. Więc ja ten przykład jej podałam tam w komentarzu, i z tego przyszły mi klientki, bo ja nie napisałam napisz brief i tak dalej, tylko po prostu napisałam, czym się zajmuję. Podałam przykład sukcesu klientki, i dzięki temu ktoś zobaczył, że rzeczywiście warto się odezwać i zobaczył tę wiadomość dłuższą niż w brief, więc automatycznie go to zainteresowało i tam zostało, żeby to poczytać. Więc chyba przede wszystkim właśnie to postawienie na klienta i postawienie na to, żeby. Po prostu pokazać, jak wygląda sytuacja i opowiedzieć trochę też o sobie, ale w taki sposób, żeby klient widział w tym korzyść dla siebie. Ciekawe, co mówisz, Ale to, to znowu nie jest sexy, To znowu to oznacza wysiłek. To oznacza, że jakiś mm -hmm. ten sukces tego klienta trzeba mieć, że trzeba napisać więcej niż jedno zdanie i zgłosić się szablonem. Wiesz, to dosłownie dzisiaj <laughs> wymieniłem kilka zdań z dziewczyną znaną wszem wobec, z tego, że ona, ona bierze wszystkie zlecenia. Nie wiem, pewnie kojarzy się, nie? nie muszę jej wymieniać z nazwiska, nie? I dzisiaj zauważyłem, że yy, pojawiło się ogłoszenie, że gość szuka do napisania książki. Książki science fiction z elementami thrillera. No ja nie powiem, kusi mnie takie zlecenie, chociaż dawno nie pisałem beletrystyki już będzie chyba z 8 lat. Nie, poczekaj, od mhm. 2018, 6 lat. No ale kusi jednak, nie? Kusi, bo tam coś z fantastyki się pisało i ona też się zgusiła, nie? Ja mam za sobą 10 lat na forum literackim, konkursy literackie, opowiadania napisane, coś tam się robiło. A ona nie ma nic. Znaczy, nie wiem, może ma, może ma jakieś powieści wydane czy coś, ale jeśli zgłasza się na wszystkie zlecenia, śmiem powątpiewać, nie? Mm -hmm. I, I właśnie w ten sposób, że zero jakiegoś, zero wyróżnika, zgłaszanie się na wszystkie zlecenia i, i branie po prostu tego, co leci, i to, że, że ludzie nie chcą zmienić tego zachowania, po prostu, że, że nie wiedzą, co nie działa, mówisz im, co nie działa, ale oni nie chcą tego zrobić, nie? Bo ty masz mentoring, to, to, to powinnaś po yy, przepraszam, że przerwałem to pewnie się z tym spotyka z czasem i to nie raz bo to jest takie, bo wszyscy to robią to to pewnie działa a jak ja na przykład w mentoringach mówię dziewczynom, które mają usługi zacznij szukać partnerów biznesowych to jest takie, ale jak? ale co ja mam zrobić? w ogóle po co? to ja napiszę post na grupce Mam takie, ale w Twoim przypadku lepiej się sprawdzą partnerzy biznesowi. Na przykład to jest dziewczyna, która działa tylko w B2B. No to po co na grupkach na Facebooku, owszem znajdzie ludzi, ale więcej hajsu będzie miało w momencie, w którym po prostu znajdzie partnerów, którzy będą ją polecać, bo oni znają ludzi, którzy na przykład tego potrzebują. I przekonać ludzi, że coś jest, coś działa, jest mm, bardzo trudne. Bo to jest na tej zasadzie, że skoro wszyscy tak robią, no to znaczy, że to jest, to jest przyjemne i to na pewno coś daje. Szczególnie jak nieraz pod tymi różnymi postami pojawi się na przykład jakieś bardziej znane nazwisko, to już w ogóle to już wszyscy są jak, zobacz, tutaj się ktoś nam odezwał, więc na pewno to działa. Tutaj nie pamiętam już, gdzie to słyszałam, ale w którymś z podcastów, jedna dziewczyna mówiła o rozwoju osobistym i porównała to do dwóch ścieżek. To myślę, że tutaj też tą fajnie można porównać. Czyli ta ścieżka, którą idziemy cały czas, powiedzmy, idziemy przez las, i to jest ścieżka, która jest wydeptana, piękna, nie ma na niej hałszu i tak dalej, idziemy sobie, jest wszystko ładnie, pięknie, szczęśliwie. Ale jest też druga ścieżka, która nas prowadzi na piękną polanę gdzieś wspaniale i możemy sobie tam odpoczywać i e, nie wiem, pić drinetki, i tak dalej, bo to jest jaka, jakieś fajne miejsce. Ale do niej, żeby się dostać, to na początku musimy ją sobie wyznaczyć. I tak musimy przejść przez musimy trochę się um, po, wy, pogimnastykować, musimy trochę podsuwać rzeczy, żeby przez nią przejść. I tak, raz, drugi, trzeci, dziesiąty, no i za każdym razem jest dosyć trudno, ale przychodzi taki moment, w którym już automatycznie skręcamy na tą ścieżkę, która jest trudniejsza, no bo wiemy, że tam na końcu na przykład czeka na nas fajny drink. E, więc myślę, że tutaj to jest e, też do tego, w jaki sposób ludzie pozyskują klientów. I to jest to, że ja bardzo rzadko podaję swoim dziewczynom w sumie sposoby, które są sexy. Tak jak e, wszyscy mówią, że kurczę, nie mam czasu na pozyskiwanie klientów, nie mam czasu, żeby z tymi klientami rozmawiać, gdzie ja mam jeszcze coś tam wcisnąć, a idź tymi, z tymi mailami i tak dalej. Ale na to, żeby szukać trendów na Instagramie, czyli siedzieć na nim po kilka godzin dziennie, już czas mają. Na to, żeby porozpaczać, że na przykład nie mogą znaleźć klientów. Już czas mają, ale na to, żeby gdzieś poszukać tych klientów, gdzieś się pojawić, to już z tym trochę gorzej. Zajebiste punkt. Wiesz co, ostatnio, w którymś odcinku porównałem to do, do szukania grzybów, nie mhm. Że ludzie chcieliby, żeby w ogóle. żeby, Najlepiej to tak, żebym ja tego kogoś wziął do lasu, znalazł grzyba i pokazał tak. Tu jest grzyb. No to, to pytanie, gdzie są klienci, to jest jak pytanie, gdzie są grzyby. Jeszcze wyciął do... taką grzybę i mu wsadził do koszyka. Tak, albo najlepiej, wiesz co, jeszcze żeby pójść za niego do tego lasu, wziąć tego grzyba, cały koszyk grzybów i mu przynieść. Jeszcze za to zapłacić. O, idealna sytuacja. Nie wiem, może ja się po prostu w takiej bańce obracam? Może za dużo to czasu testa. spędzam na Facebooku? Wiesz co, ja odwróciłam kilka osób do mentoringu, bo jak ja mam mentoring jeden na jeden, to u mnie można go kupić tylko po rozmowie wstępnej. I ja odwróciłam kilka osób. Część z tych osób to były osoby, którym powiedziałam: najpierw idź na terapię i później możemy porozmawiać o mentoringu na przykład. Najpierw poukładaj sobie to, co masz w głowie, a dopiero później zajmuj się firmą, bo inaczej to, to totalnie nie ma sensu. Ale były też takie osoby, które na przykład oczekiwały tego, że ja im dam gotowe schematy, mało tego, że ja ich poprowadzę za rączkę, ja im znajdę tych klientów, ja im powiem, gdzie ci klienci dokładnie są, i ja im wszystko po kolei. Powiem, łącznie z tym, że wręcz obsługę za nich tych klientów. Takie sytuacje też się zdawały. Więc to, więc w takim momencie ja też mówię, że słuchaj, no, no to nie u mnie. Przepraszam cię bardzo, ale no, ja ci dam wszystkie możliwe narzędzia, ja ci pokażę, w jaki sposób to robić, ale na przykład mentoring u mnie, to ja mówię zawsze, to jest po prostu ciężka robota. To jest pięć tygodni, w trakcie których było pięć tygodni, teraz jest dziesięć, w trakcie których dziewczyny naprawdę zapieprzają i robią mnóstwo. Widzą zajemiste efekty po tych kilku tygodniach. Pierwsi klienci, jakieś podwyższone stawki. I na dziewczyna czterokrotnie stawka poniosła klientę, która powiedziała: spoko, biorę. Z 500 zł na 2000. Tak, o, po prostu, tak biorę. I znalazła kolejnych klientów. Ale one tego nie robią, dlatego że ja im podaję coś na tacy, tylko dlatego że ja z nimi rozmawiam, ja im daję pewne rozwiązania, które one później dopasowują do siebie i one te w to wdrażają, one te wkładają w to jakąś swoją pracę w to szukanie wybów. A nie tylko na zasadzie daj mi, i ja sobie, ja sobie to wykorzystam. No bo to jest rozwiązanie krótkofalowe. Tak jak jest na Instagramie mnóstwo osób, która edukuje o Instagramie w ten sposób, właśnie, jak docierać do nowych obserwatorów, jak mieć więcej, większe zasięgi itd., itd. Tak samo jak są osoby, które uczą o tym, w jaki sposób na copywritingu zarabiać dycha. I uczą o tym na przykład, nie wiem, klep zlecenia za 5 zł za 1000 znaków i klepie po 10 godzin dziennie i będzie wziął z tego 10 tysięcy. Myślę, że wiem, wiemy wszyscy o kim mówię. Więc tak jest, tak, ci ludzie są. I te rozwiązania się wydają seksyjne, no bo mamy tutaj 10 tysięcy obserwatorów, mamy 10 tysięcy zł, coś tam, coś tam. Ale to jest krótkofalowe. To podziała przez miesiąc, to podziała przez dwa miesiące, a później będzie takie, już mam dosyć tego klepania znaków. Ewentualnie, po co mi ci obserwatorzy, skoro mam obserwatorów, muszę poświęcać na to więcej roboty, ale klientów z tego na przykład wannych i pieniędzy z tego wanych. Więc tak trzeba jednak patrzeć na to moim zdaniem tak długofalowo, a ludzie jeszcze na to nie potrafią tak patrzeć. Cały czas zatrzymują się na tym, żeby mi teraz było wygodnie, żeby mi teraz było cieplutko, a to, że za dwa miesiące zamarznę, to co z tego? To będzie za dwa miesiące. Teraz mi będzie cieplutko, więc teraz będzie spoko. Uśmiechałem się z tych 5 zł. No tak, zdarza się takie, takie czasem coś, wiesz, że, że ktoś mówi, że jak będziesz pisał po 5 zł za 1000 znaków i nastukasz 100 tysięcy w godzinę, no to masz 500 zł. Nie? Mm -hmm. 100 tysięcy w godzinę. A Następne pytanie, wiesz co? Bo mm, o ten rozwój, o ten rozwój osobisty chciałem podpytać, bo ja jestem w branży blisko 5 lat i. Nie boję się tego powiedzieć, że zarabiam więcej niż niektórzy, którzy są ode mnie dwa razy dłużej, albo nawet i trzy razy dłużej. I ty też w dosyć krótkim czasie dosłaś, doszłaś do dosyć konkretnego hajsu. Pytanie brzmi, jak? Jak? Od kogo się uczyłaś? Jak się uczyłaś? I co w ogóle sprawiło, że, że zamiast jęczeć na 6 zł za tysiąc znaków, chciałaś się rozwinąć, chciałaś co najgorsze przyznać komuś rację, na przykład, albo powiedzieć: Ja jestem za to odpowiedzialna. Ja zawsze ja otaczam się w tym biznesie osobami, które są niesamowicie inspirujące, które są po prostu zajebiste. Osobą, od której ja uczyłam się na samym początku biznesu, i od której cały czas się uczę, to jest po prostu Ewa Gadomska. Ja zaczynałam od dochodowej firmy, kiedy już zaczęłam poważnie myśleć o swoim biznesie, a nie tylko na zasadzie właśnie pisania tekstów albo robienia rzeczy dla klientów, a zaczęłam myśleć o firmie jako o biznesie, to poszłam do dochodowej firmy Gadomskiej. I a to był moment, w którym ja zaczęłam właśnie inaczej patrzeć na to, więc uczyłam się od niej, uczyłam się na przykład marketingu na Instagramie od Asi Fabisiak. To są osoby, które są elementy oczywiście jak w każdym, że nie zgadzamy się ze wszystkim z danymi osobami, ale jednak wyciągamy od nich to, co najlepsze. I ja mam to niesamowite szczęście, że mi się udało od nich wyciągnąć naprawdę bardzo dużo. Zresztą był moment, w którym z, z, współpracowałam z, właśnie z jedną ze swoich, można powiedzieć, mentorek i ta współpraca naprawdę była niesamowita mm, i to spowodowało, że gdzieś tam ten rozwój zawsze szedł do przodu i też to, że są osoby, które cały czas mnie gdzieś wspierają i cały czas, tak jak e, na przykład Ewa, do której jak napisałam ostatnio jakąś tam wiadomość przemyślenia moje. To dostałam od niej nie tylko wiadomość, ale również głosówkę. I to jest taka osoba, która mi pokazuje, że kurczę, tak powinien tak powinna wyglądać obsługa klienta na poziomie. Więc osoby, od których się bardzo mocno inspiruję, osoby, które są gdzieś tam e, moją inspiracją i które pokazują mi, że kurczę, do, do czegoś takiego bym chciała na przykład dojść w biznesie. E, mam też, e, jestem też w mastermindzie z jedną dziewczyną, gdzie ten mastermind kontynuujemy od ponad dwóch lat w tym momencie, z nieraz przerwami, nieraz częściej, nieraz rzadziej, ale cały czas to się przewija. Mastermind to są takie spotkania co tydzień, co dwa tygodnie, gdzie się spotykamy, spowiadamy się z tego, co zrobiłyśmy, mówimy, jakie były problemy, jakie były wyzwania, z czym mamy problemy, odbijamy pomysły, odbijamy problemy, swoje przemyślenia, a później deklarujemy, co zrobimy na przykład przez kolejny tydzień czy dwa. I coś takiego... Ja też w tym momencie postanowiłam na przykład mentoringu swoich wprowadzić, dlatego że zauważyłam, że właśnie te mastermindy pomogły mi pójść do przodu z wieloma rzeczami, dlatego że mogłam odbić to gdzieś, mogłam porozmawiać z osobą, która gdzieś tam też obraca się w tym świecie biznesowym i mniej więcej rozumie problemy, z jakimi ja się mierzę, więc ten rozwój, to stawianie na to, żeby uczyć się od osób, które gdzieś tam mnie inspirują i to, żeby nie ćpać tej wiedzy. Czyli, żeby nie było na zasadzie, że mamy wiedzę od jak największej ilości osób, u mnie też w pewnym momencie przewinęła się Natalia Dołżycka, od której uczyłam się tego, w jaki sposób powątkować swój czas pracy, i ona mówiła o tym, żeby nie śpać tej wiedzy, i ja się z tym 100% zgadzam, że moment, w którym człowiek zaczyna się uczyć od 10 osób na raz i słyszy 10 różnych głosów. Tak naprawdę wtedy totalnie nic nie będzie działało, bo wprowadzamy strategię 10 osób. Coś skupić na jednej osobie, dopasować to do siebie i wtedy zobaczyć, czy to przynosi efekty, czy może coś możemy zmienić, ale to jednak po jakimś czasie, a nie powiedzmy po tygodniu. Znowu coś, co nie jest sexy, bo to nie jest tak, że zrobisz coś przez tydzień i będziesz miał miliony, tylko musisz nad tym popracować kilka miesięcy i dopiero zobaczysz te efekty. Więc chyba to. Czyli ludzie, wybranie tej jednej osoby, ludzie, z którymi, którymi ja się otaczam, wsparcie biznesowe i właśnie e, to wsparcie mentorek w, na mojej drodze. Fajne, fajne podsumowanie. No to w takim razie, jak wyglądało to przejście od ja się teraz uczę do ja teraz będę uczyć? To jest ciekawe, dlatego że ja przez bardzo długi czas. Mierzyłam się z takim nie tyle syndromem ofusta, co takim ja jeszcze za mało wiem, żeby kogoś uczyć. Ja w ogóle przez parę, parę ładnych lat udzielałam korepetycji z chemii i z matmy. E, ósmoklasistą, maturzystą i tam w ogóle to była w pewnym część mojego biznesu. I gdzieś tam to ja umiałam uczyć, ja zawsze lubiałam uczyć ale cały czas było takie, ja jeszcze za mało wiem, żeby w ogóle wychodzić z tym do ludzi, w ogóle gdzie ja śmiem w ogóle kogokolwiek uczyć i mówić mu, co on ma robić. Ale później zaczęłam współpracę z jedną firmą, której, która edukował, która uczyła inne firmy zarządzania. Tylko, że w tej firmie był bajzel. Totalny. Ta firma nie potrafiła zarządzać. Ta osoby, które uczyły tego zarządzania... Nie znały się na tym. Były tam osoby, które uczyły marketingu, które ja musiałam uczyć o marketingu, zanim one poszły na szkolenie do firmy. Więc to był moment, w którym ja miałam takie czy ja jestem naprawdę tak głupia, jak mi się wydaje? Czy ja naprawdę tak mało wiem? I moment przełomowy, ja dotąd go pamiętam, był kiedy była sytuacja, że jeden z, jedna z osób, która miała poprowadzić szkolenia, Miała poprowadzić to szkolenie dla firm i my pytaliśmy, o czym będzie mówić. Co tam się będzie pojawiało na tym szkoleniu? I usłyszeliśmy, że ja jeszcze nie wiem, bo ja tego tematu jeszcze nie znam, kup mi tą książkę, Ona tam kosztowała 20-30 zł. Ja ją przeczytam i na tej podstawie zrobię szkolenia. Szkolenie, które kosztowało kilka, kilka kilkanaście tysięcy złotych. To był moment, w którym ja miałam takie kurcze. Są ludzie, którzy biorą grube hajsy za uczenie o czymś, o czym nie mają bladego pojęcia na przykład. Są ludzie, którzy, e, których najpierw ja muszę nauczyć, żeby oni poszli, nauczyli i zarobili na tym cztery razy więcej w ciągu godziny niż się ja zarabiam u nich w ciągu miesiąca na przykład. Więc może by tak przetestować, na ile ta moja wiedza jest tak kiepska, jak mi się wydaje. I ja tam cały czas gdzieś tam pisałam z różnymi osobami sobie na swoim Instagramie, gdzie właśnie edukowałam o tym, o marketingu, o copywritingu, jak poszukać, jak pozyskiwać klientów, jak wykorzystywać marketing do tego, żeby tych klientów mieć. I tak zaczęłam powoli, powoli, proponować mentoringi tym dziewczynom. Tam na początku w ogóle za stawkę, którą jak usłyszała, moja mentorka to się za głowę złapała, stwierdziła. Dominika, ty ją ponosisz teraz, zaraz natychmiast, bo na początku moja stawka za mentoringi to było 590 zł, i ja się bałam, czy to nie jest przypadkiem za dużo. I ja tak powoli te dziewczyny na ten mentoring brałam, i się okazywało na przykład, że dziewczyny po czterech, pięciu tygodniach mentoringu, na przykład, swoje zarobki trzykrotnie. Albo dziewczyna, która szukała zleceń przez kilka miesięcy i nie mogła żadnego znaleźć, w ciągu tych czterech tygodni pisała do mnie: Słuchaj, ja mam trzy zlecenia na ten moment już, na stałe zlecenia, tam nastawienie reklam. Chłopak, który totalnie, totalnie siedział od kilku lat w branży, i po znajomości coś padało, coś tam ewentualnie. Też pięknie rozkręcił to tak, że w, tym, że w pewnym momencie do mnie pisze: Słuchaj, ja chyba potrzebuję asystenta, bo się nie wyrabiam. Bo tutaj jeden klient pisze, tutaj drugi, tutaj mam trzy rozmowy sprzedawowe. I to był moment, w którym ja miałam takie kurcze. Chyba jednak wiem, co robię, i chyba jednak moja wiedza nie jest taka, taka słaba, jak mi się wydawało, więc to się zaczęło coraz mocniej kręcić. Mam, no to w takim razie opowiadaj, jak ten mentoring wygląda, tak bardziej od zaplecza. Jak, to, jak przychodzę do ciebie na mentoring i co? Jak przychodzisz do mnie na mentoring, powiedzmy, w tym momencie powiem o grupowym, dlatego że w tym momencie się skupiam głównie na grupowym mentoringu, bo na indywidualne procesy już po prostu czasu mam coraz mniej. W grupowym mentoringu przychodzisz do mnie na mentoring i pierwsze co, to mamy spotkania co dwa tygodnie takie mastermindowe. Czyli, może inaczej, pierwsze co, to dostajesz w ogóle dostęp do platformy. Na której jest ponad 70 lekcji ze strategii, z analityki marketingowej, z reklam, marketing w mediach społecznościowych. I po kolei mamy metę, mamy Linkedina, mamy newsletter, mamy podcast, mamy copywriting oczywiście. Tam jest 9 albo 10 działów, razem z dostępem też do moich webinarów, do moich mniejszych szkoleń. I później przychodzi na mastermind. Na tym mastermindzie mówisz. Co przerobiłeś w ciągu ostatnich dwóch tygodni? Co zrobiłeś? Jakie obecnie masz wyzwania? Czy to są wyzwania związane z tym, że nie wiem, nie ma klientów? Czy to są wyzwania związane z tym, że irytują cię Twoi klienci? Czy może coś tam po drodze wyszło? Czy może nie wiesz, jak ruszyć z Instagramem? Czy może boisz się wejść na LinkedIn, a, bo tam tylko krawaciki i garniturki? Czy może jeszcze coś innego? Mówi, co zrobiłeś w tym kierunku i jakie masz pomysły? I rozmawiamy o tym, w jaki sposób możesz rozwiązać problemy, co możesz wdrożyć, O czym możesz, co jeszcze możesz sprawdzić, w jaki sposób możesz rozwiązać problemy, które gdzieś tam się po drodze pojawiły. Ja daję, ja daję rozwiązania, daję y, przykłady ze swojego doświadczenia, daję przykłady z doświadczenia moich klientów, klientek i rozmawiamy o tym, y, które z tych doświadczeń mogą Tobie się przydać. Jednocześnie odbijasz to od y, czterech innych osób, Dlatego że w mentoringu grupowym mamy pięcioosobowe grupy. I te cztery inne osoby są na podobnym poziomie, na jakim jesteś ty, ale na przykład działają w innych branżach i są w stanie podpowiedzieć ci pomysły, podwrócić pomysły, na które na przykład sam nie wpadłeś, a które jak powiedzą, to się wydają takie totalnie oczywiste, takie kurcze, że oczywiście, przecież mogłem to zrobić. Przykład: e, ostatnio na mentoringu indywidualnym z jedną z klientek. Tak, rozmawiałyśmy o tym, w jaki sposób ona może pozyskiwać klientów jako social media managerka? I tak ja z jej zadałam jedno pytanie: powiedz mi, co twoi klienci robią po godzinach? No, że sobie wyglądają Insta, coś tam, coś tam, no ale końc końców wyszło, że na przykład chodzą do kosmetyczki na paznokcie, że chodzą do fryzjerki, itd. Ja i jej powiedziałam: A pamiętasz tego mema, który kiedyś tam szalał po internecie, że jest, że mój że facet mówi, że ja wiem najwięcej o swojej dziewczynie? Przyjaciółka mówi, że ona wie najwięcej, i tutaj pojawia się kosmetyczka, która ma takie, nie, wy nie wiecie nic praktycznie o swoich, o tej dziewczynie, i ja wiem o niej najwięcej. No i właśnie że to jest moment, w którym warto do tych kosmetyczek na przykład się odezwać o partnerstwo biznesowe, bo one mogą nas polecać, bo one mogą ją, ją polecać dalej osobom, które na przykład szukają takiej osoby. I ona miała takie typ, gdzie to jest kurczę oczywiste, ale na przykład sama by na to nie wpadła. Więc po to są te spotkania mastermindowe, w trakcie których na końcu. Dostaje ode mnie zadanie. Dostaje ode mnie zadanie do zrobienia najbliższe dwa tygodnie. To może być zadanie pod tytułem: przeanalizuj swoją grupę docelową. To może być zadanie pod tytułem: Napisz do 10 albo 15 osób na Instagramie. To może być zadanie pod tytułem: Poprowadź 5 rozmów sprzedawowych albo pozyskać dwóch partnerów biznesowych. I z tym sobie działasz. Jednocześnie jesteś na platformie, na której znajdujesz całą wiedzę. Jednocześnie przez te dwa tygodnie cały czas mają ze mną rozmawiać na Discordzie, mają ze mną rozmawiać na Instagramie. Jednocześnie właśnie jesteś w społeczności na Discordzie, gdzie dużo się dzieje, gdzie są kanały do promocji, gdzie są kanały do przedstawienia się, gdzie są kanały do wspólnej pracy i gdzie są kanały do QA. Bo w tygodniach, w których nie ma mastermind'a, spotykamy się na QA. I tutaj wszystkie pytania: wszystkie pytania dozwolone, biznesowe, marketingowe, sprzedażowe. Odpowiadam, jestem do dyspozycji, i to nie ma czegoś takiego, że powiedzmy: Jestem przez godzinę i jak się nie wyrobisz, to sorry, ale do widzenia. Tylko jestem do tego momentu, do którego się nie skończą pytania. Tak jak dziewczyny w mentoringach, które są u mnie, mówią, że to jest coś, co mnie wyróżnia najmocniej, że ja się angażuję. Ja kończę się mentoring i to nie jest tak, że ja mówię: słuchaj, każda kolejna rozmowa to już jest płatna. Tylko na przykład jutro widzę się z jedną z moich podopiecznych. Którą gdzieś tam nawyczaiłam na grupie na Facebooku, że jakiś błąd popełniła, i mam takie, słuchaj, spotkajmy się, musimy o tym porozmawiać, żebyś na przykład zrobiła to później lepiej i żeby ci to przyniosło więcej efektów. I to jest po prostu w ramach tego mentoringu, który miałam wcześniej. Więc są spotkania QA, na których pytasz mnie o wszystko, o co tylko chcesz, a później, jak już skończysz ten dziesięciotygodniowy mentoring, bo ten mentoring trwa 10 tygodni, czyli mamy 5 spotkań w mastermindach, 5 spotkań QA. To masz jeszcze przez pół roku dostęp do platformy, masz dostęp do społeczności przez cały czas i masz dostęp do społeczności też, na której raz w miesiącu są spotkania takie jak QA dla całego mentoringu. Czyli jeżeli do tego mentoringu na przykład dołączysz teraz, to później, powiedzmy we wrześniu, w październiku, jak będzie kolejne spotkanie, to też w tym spotkaniu QA możesz uczestniczyć, czyli cały czas, nawet za rok, możesz mieć dostęp do tego, żeby mi zadać dowolne pytanie, na które ja po prostu odpowiem. Więc e, ja jestem szalenie dumna z tego produktu, jestem szalenie dumna z tego projektu, e, pracowałam nad nim bardzo długo, pracowałam nad nim nie tylko ja, ale pracował nad tym e, mój brat, który jest e, informatykiem, który zajmuje się stronami internetowymi. Pracowała e, nad tym również e, moja social media menadżerka pomagała mi, odpowiadała tam pytania, podpowiadała co zrobić. Pracowałam nad tym, e, poświęciłam na to mnóstwo czasu. I wiem, że stworzyłam produkt i stworzyłam usługę, która jest po prostu yy, zajebista, mówiąc prost. Dlatego wydaje ja nie tylko swoją wiedzę, nie tylko merytorykę, ale daje również swoje doświadczenia, daje również swój czas, swoją uwagę i yy, nie dozuję tego. Nie ma czegoś takiego, że jest, nie wiem, pięć minut konsultacji na cały mentoring, albo że jestem dostępna od do. Owszem, ja pracuję od poniedziałku do piątku 10:18. Ale moje gwiazdy traktuję specjalnie i mi bardzo często się zdawało gdzieś tam wchodzić po godzinach albo udostępnić swój wzór umowy, udostępnić swój skrypt sprzedawowy do rozmów z klientami, udostępnić swoje schematy relacji do pozyskiwania klientów, więc tak naprawdę całe moje doświadczenie, moi podopieczni dostają po prostu ode mnie. Jeżeli dołączysz na przykład, to dostajesz ode mnie pełne, można powiedzieć, moje biznesowe serdówko. Fajne, fajne hasło może to sobie wrzucić na stronę, chyba że już masz do, to serduszko. Teraz mi to przyszło do głowy. Bo ja mam ten problem, że jak ja o tym opowiadam, to mam po prostu aż takie, ja, aż się ekscytuję. A później to tak przelać, żeby to napisać w taki sposób, żeby to było, no to wiesz, najgorzej jest być swoim własnym klientem. Nie wiem, czy też tak masz. Ale ja na przykład swoje reklamy w tym momencie zleciłam. Mimo, że moje kampanie u klientów przynoszą zajebiste rezultaty, to ja swoje kampanie zleciłam dziewczynie, dlatego, że nie ma nic gorszego, niż być swoim własnym klientem. Po prostu. I stwierdziłam, mogę sobie na to pozwolić i zobaczę, jak to będzie wtedy wyglądało. Ale co też ciekawe, osoby, z którymi ja w tym momencie współpracuję, to są osoby, które pozyskałam z mentoringu. Dlatego, że ja nie miałam planu, powiedzmy, szukać w tym momencie osoby od reklam, nie miałam planu w szukać dziewczyn od mediów społecznościowych, a okazało się, że na przykład mam właśnie social media menadżerkę i mam dziewczynę, która zajmuje się reklamami w mentoringu. I gdzieś tam po drodze wyszło, że na przykład ja potrzebowałam kogoś takiego i ja nie szukałam tych osób na grupach na Facebooku, tylko znając możliwości dziewczyn, które są u mnie w mentoringu, bo ja wiem, że te osoby mają świetne produkty, ja po prostu się do niej odzywam. Słuchaj, czy chcesz klienta? Jeśli tak, to podpisujemy umowę o współpracę i działamy po prostu i jesteś moją podwykonawczynią. I w ten sposób ja właśnie buduję zespół, czyli nie buduję go właśnie pozyskując gdzieś tam na grupkach, tylko te osoby, które są, które są w mentoringu, które wiem, że mają po prostu zajebistą wiedzę i świetne produkty i usługi. To też ciekawe, zanotowane. Ale jak jesteśmy przy tych najgorszych klientach, to teraz moje ulubione pytania o... Najtrudniejsze, najpierw najtrudniejsze zlecenie. Takie, taki tekst albo robota, nad którą się zmuszałaś, która cię przeorała, którą będziesz pamiętać do końca życia. Jeśli taką masz i jeśli możesz o niej powiedzieć. Mhm. Wiesz, co, zastanawiałam się już nad tym pytaniem. Zastanawiałam się, jakie jest najtrudniejsze zlecenie, jakie wykonałam. I wydaje mi się, że jeżeli chodzi o takie najtrudniejsze pod kątem technicznym, to tutaj nie ma jakiegoś takiego wyjątkowego. Ponieważ wiadomo, każde zlecenie to jest, żeby przysiąść, stworzyć najpierw cały plan, przeanalizować konkurencję, przeanalizować, co jest do tej pory, i tak dalej, i tak dalej, cały brief wykonać, i research. Więc pod tym kątem, ewentualnie takie jedno zlecenie, które pisałam dla firmy, która zajmuje się wypożyczaniem samochodów. To tutaj była sytuacja, że musiałam opisać, na ca całą stronę w ogóle postawić, jeżeli chodzi właśnie o opisy. I tam również z tym, co, gdzie linkowanie tych samochodów. Oni tam mieli kilkaset. Tam było ich ponad 300 z tego, co każdy, różnych, tych. I trzeba było każdy po kolei opisać i zastanowić się, który z którym połączyć, żeby to ładnie wszystko działało. Więc i w sumie to zlecenie było najtrudniejsze pod kątem takim um, techniczno-rozkminowym, można powiedzieć, bo klient zostawił mi to, żebym ja stworzyła właśnie takie drzewko linków. Ale też najtrudniejsze pod tym kątem, że ja na przykład z tym klientem od roku się pierdzielę, żeby on mi fakturę zapłacił na kilka tysięcy. I nadal tych pieniędzy na przykład nie widzę. E, więc to jest takie chyba to zlecenie, które zapamiętam do końca życia, jako też taką nautkę. E, I jako to, co przeorało mnie i tak mentalnie i przeurało mnie, jeżeli chodzi o takie rozkminy nad tym wszystkim. Właśnie pytanie miało być o najgorszego klienta, ale już wskazałaś siebie. Czy chcesz coś dodać? Czy, czy jest taka jedna osoba, najgorszy klient, któremu wystawiłaś fakturę? Był taki jeden, eee, to był klient... Oprócz mnie. <laughs> z Tobą akurat współpraca była bardzo przyjemna. To Pamiętam, że to był moment takiego wytchnienia na współpracę z Tobą. Dostałam od Ciebie wszystko gotowe, dostałam od Ciebie frazy kluczowe, plik. Miałam takie Jezus Maria, byle więcej takich osób, naprawdę. Ale to był klient, któremu ja robiłam pełny marketing, i który to był to była firma prowadzona przez pana po 50 z brzuszkiem i w garniturze, który nie bardzo rozumie, że mamy XXI wiek, a nie początek XX, i który twierdził, że najlepszy sposób marketingu to jest na przykład rozesłanie ulotek do klientów. To był klient, który był dosłownie najgorszy w całej mojej karierze. I to był klient, od którego odeszłam, i uznałam, że to, je, to jest ta nauczka dla mnie, żeby zawsze, jeżeli mi się zaświeci gdzieś tam czerwona lampka na początku współpracy, to żeby nieważne jakie pieniądze nie brać tego zlecenia. Bo tam rzeczywiście były fajne pieniądze, bo to było taki ryczałt miesięczny. I ja miałam się czymś tam miałam się zajmować tym marketingiem, ale co z tego, skoro w sumie mnie to kosztowało dużo więcej zdrowia. I dotąd mnie to kosztuje dużo nerwów, jeżeli chodzi o wspomnienia w ogóle z tego czasu. Więc zdecydowanie to był ten klient, którego najmniej przyjemnie wspominam. Już mi się przypomniał mój pierwszy szef w ubezpieczeniach, jak kazał mi właśnie roznosić ulotki, zaprojektować ulotkę i roznosić, wtykać za wycieraczki. No bo wiesz, logiczne, że jak ktoś ma samochód, to potrzebuje ubezpieczenia na ten samochód. Nie? Mhm. Ja byłem taki nawet sprytny. Uważaj, optymalizacja roznoszenia ulotek. Że wsadzałem po stronie pasażera, a nie kierowcy. No bo jeżeli. Mm -hmm. Kisnę z tego do tej pory. Bo jeżeli wiesz, jak, jak ktoś wsiada po stronie kierowcy, no to sięgnie wyjmie to za wycieraczki i wypieprzy do kosza, nie? Ale jak jest po drugiej stronie, to już musi przejść. A jak przejdzie, to będzie, wiesz, szedł przez maskę i może w tę ulotkę zajrzy. Nie. Taki byłem sprytny. A w ogóle mówię mówię szefowi, że może byśmy tak stronę założyli w internecie. Ja, ja w te komputery to nie wierzę, to się nie sprawdzi. Ja tyle lat pisałem polisy, wiesz, ręcznie no to, i to działało, to ja nie widzę powodu, dla którego to miałoby działać, więc tak. I też miał brzuszek. Tak tyle lat działało, więc na pewno będzie dalej działać. My tutaj tak naprawdę zatrudniliśmy Cię po to, żebyś tylko była, ale nie potrzebujemy Twojej wiedzy. Uwielbiam to. Dlatego ja w tym momencie na przykład, jak zaczynam współpracę z klientami, to zawsze zaczynam od tego, żeby przejść z klientem na ty. Żeby ta współpraca była taka powiedzmy bardziej na luzie i takie współprace mi się najlepiej sprawdzają. I takie współprace są zawsze najdłuższe i zawsze najprzyjemniejsze. Bo jeżeli klient na przykład bardzo mocno opiera się przy pan, pani, a już on na przykład idzie na ty, ale wymaga w drugą stronę pan, pani, to też się spotkałam wielokrotnie, to to jest takie, mm -mm, ta współpraca nie pyknie. I wielokrotnie mi się to sprawdziło już, że jeżeli ktoś jest, ma za bardzo kija w dupie, to, to, to nie do mnie. To ta współpraca nie będzie taka, jaka być powinna, albo będzie taka, jak była ta z najgorszym klientem, do czego wrócić zdecydowanie nie chcę. I wolę miesiące, w których na przykład jest mniej pieniędzy, niż powiedzmy miesiąc, w którym będzie więcej, ale połowa z tego pójdzie na przykład na leczenie. Po co mi to? Zresztą wczoraj nagrywaliśmy. Z... Piotrkiem, Polokiem, i, i też zeszło nam na ten, na ten power kompleks, że jak ktoś kawałeczek władzy nad kimś dostanie, kawałeczek, że, że to on wydaje polecenia, to nagle wszystkim wiesz, odpierdala, nie? Mieliśmy mm -hmm. taki przypadek, jak pracowałem moje sławetne cztery dni na słuchawce, nie? Tam ludzie, którzy normalnie, jak siedzą z tobą w tym, w tym kotle i dzwonią do ludzi, umawiają na zabiegi i, i prezentację garnków, to są spoko ludzie, wiesz, wychodzisz na fajeczkę, pogadasz sobie, dowcipy, opowiadasz, nie? Ale jak ma trochę lepsze wyniki, zostanie kierownikiem, czy tam trenerem, kompletnie, wiesz, zwrot o 180 stopni, nie nagle ja jestem twój pan. Ja jestem na to, To jest straszne, to jest tragiczne. E, tak, ja właśnie tak miałam tutaj, bo ja tutaj miałam współpracę B2B, czyli najgorsze, co może być etat dla przedsiębiorców. Wspaniałe hmm. po prostu. Wszystkie y, minusy etatu bez, pro, bez plusów tego etatu. I później ja zaczęłam właśnie rozglądać się za tą familia menedżerką i e, przedstawiłam swojej obecnej współpracowniczce Łucji warunki naszej współpracy. I jej powiedziałam o tych warunkach i ona tak gdzieś w połowie miała takie wielkie oczy. I ja się pytam, czy coś się stało, czy wszystko w porządku. A ona tak siedzi, i takie, wiesz, co? Ja po prostu nie dowierzam w to, co słyszę. Ja mam takie, ale dlaczego? No bo to, co ty mówisz, jest uczciwe. To, co ty mówisz, ma sens i to jest takie fair play. A jeszcze się z tym nie spotkałam, żeby tak było. Raczej ludzie, którzy zatrudniają na B2B, no to lecą tak, żeby było powiedzmy jak najwięcej benefitów dla nich, a tak, żeby człowiek był takim powiedzmy szeregowym pracownikiem. A ja z nią mam taki układ, że w sumie to ona ma dowolność, jeżeli chodzi o klientów i jeżeli chodzi o to, w jaki sposób z nimi działa. Po prostu ja jestem pośrednikiem, ja mam pewien procent z tego, że klient jest powiedzmy po prostu od nas i ona mi wystawia fakturę, ale to nie jest tak, że ja dyktuję jaka to jest stawka, tylko ona mi powiedziała jaką ona ma stawkę i, i dopasowuję ja ją adekwatnie do stawki dla klientów. Więc dla niej to było takie, ale to taka rzadkość. Zwykle to jest tak, że właśnie osoba, która pracuje gdzieś na B2B dostaje jakieś tam żeby jak najwięcej miała firma tylko że wtedy taką osobę się bardzo szybko straci, bo po prostu pójdzie albo tych klientów na dla siebie przeciągnie, albo zrobi tak, że e, znajdzie sobie więcej klientów, co mu się będzie bardziej opłacało, a my zostaniemy po prostu z niczym. Więc znowu wracamy do tego, co mówiliśmy wcześniej, czyli do tego, że lepiej jest myśleć po prostu długofalowo o różnych rzeczach niż, niż na zasadzie teraz jest fajnie, teraz y, będzie nam cieplutko, a to, że zamarzniemy za dwa miesiące nas nie obchodzi. Obok zaangażowania, odroczona gratyfikacja, to myślę też, że będzie umiejętność w przyszłości, takie umiejętność powiedzenia sobie dzisiaj tego nie zrobię, żeby móc to robić bez limitu za rok, dwa, pięć na przykład. Nie? Mhm. Ludzie chcą wiesz, ludzie chcą szybko, chcą łatwo, chcą teraz, to ja tak jak mówiłaś o tej ścieżce do, do plaży z drineczkiem, ale trzeba przejść przez haszcze. To ludzie nie chcą przechodzić przez haszcze. Ludzie chcą wiesz, najlepiej, żeby im ktoś te haszcze wyrąbał, nie? Albo tego drinka mhm. przyniósł. Więc warto zwracać na to uwagę. Ja spotykam się z takimi głosami, że teoretycznie kontent w podcaście powinien być unikatowy, ale nie do końca się z tym zgodzę, bo myślę, że niektóre rzeczy trzeba po, po prostu powtarzać po wielokroć, żeby to, żeby to siadło, żeby to w końcu dotarło. Bo mam takie wrażenie, marzenie, nadzieję, że jak przesłucham, <laughs> odpytam, zbiorę zeznania od paru osób, które odniosły sukces, które biorą te dychę 15. 20 na łapę, i one będą w kółko powtarzać to samo, że najpierw trzeba się namęczyć. To nie jest sexy. Nie ma trzech najlepszych sposobów na rolki na TikToku czy na Instagramie, że po prostu trzeba iść i upaprać sobie ręce. To może to w końcu do tych ludzi dotrze, że, że to nie jest tak, że, że wiesz, kupisz sobie paczkę schematów i zostaniesz królem świata, nie? Na to mocno liczę, że w końcu do to do ludzi dotrze, bo już jest taki moment, w którym człowieka to męczy. Ja pamiętam jedno, dwie rozmowy sprzedawowe. Jedna była wtedy, kiedy klient stricte z firmą, z marką produktową usługi takie premium, i on mówił, że oni, oni chcą codziennie wrzucać rolki na Instagrama. To ja tak słucham tego na sprzedawców, więc teoretycznie tam, gdzie powinnam być bardzo miła dla tego klienta, i tak dalej, ale ja tak słuchaj i mówię, ale to jest głupota ale dlaczego? a się, się obruszył. Ja mówię, ale jak będziecie rzucać codziennie rolki przy, przy, po siedem dni, powiedzmy przez miesiąc, a później Wam się skończy ten content na przykład, skończy Wam się materiał na content, bo to nie jest marka osobista, gdzie możemy mówić o wszystkim, tylko gdzieś tam jednak się kończy w pewnym momencie, mamy jakieś tam e, momenty, w których coś musimy powtórzyć i tak dalej i zmniejszycie te ilości. Albo w ogóle stwierdzicie, że będziecie wrzucać wadzi, na przykład dwa razy w tygodniu, to przecież jak to wam poleci po zasięgach. A poza tym, po co wam codziennie wrzucanie rzeczy, skoro wy nie chcecie budować z tymi ludźmi, nie chcecie im opowiadać swojego pamiętnika z życia, ale chcecie im pokazać, że jesteście profesjonalistami. Więc może tak nie, co, nie codziennie rolkę, ale na przykład zostawmy dwie trzy tygodniu. A w sumie to jest mądre, co ty mówisz. I się okazało, że to było mądre, co ja mówiłam, bo koniec końców z nimi później współpracowałam. Ale też była inna dziewczyna, która przyszła do mnie na rozmowę sprzedawową, Sama się do mnie zgłosiła i tak spotykam się z nią i ona ma takie Dominika. Proszę Cię, albo Ty mi powiedz, albo najlepiej podaj mi kontakt do kogoś, kto zajmuje się marketingiem. Ja jako osoba, która zajmuje się marketingiem i uczę o marketingu, jej pytam, ok, ja się tym zajmuję, a co? Ona takie, Jezu, nareszcie. Jesteś którąś tam nastą osobą z kolei, z którą rozmawiam, i ona szukała po Instagramie, po kontach, które uczą o marketingu. Szukała osoby, która się tym marketingiem zajmuje i dla niej się zajmie, dla niej firmy marketingiem. I byłam pierwszą osobą spośród kilkunastu, która jej powiedziała: Tak, ja się to zajmuję marketingiem, a nie tylko uczą o marketingu. Więc ona miała takie: Jezu, nareszcie. A ja się przeraziłam, bo się okazało, że są ludzie, którzy uczą o tym, bo Uczyć o marketingu, uczyć o Instagramie na Instagramie jest bardzo łatwo. Uczyć o tym, w jaki sposób zwiększyć liczbę obserwatorów, zwiększyć zasięgi i tak dalej, jest bardzo łatwo. Ale uczyć o tym, jak pozyskiwać klientów na Instagramie, jak w ogóle wykorzystywać media społecznościowe, już jest trochę trudniej. Albo w ogóle wdrożyć te wskazówki tak, żeby klientowi przynieść klientów. Więc ludzie wybierają tą łatwiejszą drogę pod tytułem Będę uczył o tym, jak robić rolki. Z jednej strony to jest. Ciekawe, ale z drugiej strony to jest trochę straszne, wręcz szokujące. Wiesz, jak, jak ostatnio trafiłem na wypowiedź świętej pojęci Charlie'ego Mungera, który mówił, że milionerzy nie sprzedają kursów po 97 dolców, że to, są, wiesz, mm -hmm. że to są często kursy, jak robić hajs na sprzedawaniu kursów. I to jest jedyne, na czym oni się znają. Oni nie znają się na tym, jak robić hajs, oni się znają na tym, jak robić kursy o tym, jak robić hajs, a za tym nic nie ma. I to jest trochę problem. I tak, tutaj to, to widzę podobieństwo, to. Że, że, że właśnie jest e, nauka, jak można uczyć o marketingu i, i nie robić marketingu, ale ci, czekaj, poczekaj, ci ludzie robili kiedyś marketing i teraz o tym uczą, czy po prostu, nie wiem, podają dalej to, co kiedyś u kogoś kliknęło na TikToku? Najczęściej to są osoby, które podają dalej to, co kliknęło u kogoś albo co kliknęło u nich, na przykład mają konto, teraz na Instagramie mamy wysyp kont pod tytułem nauczę o tym, jak mieć ileś tysięcy obserwatorów, na przykład. Dlatego, że ja mam ileś tysięcy obserwatorów, bo ich zdobyłem, zdobyłam codziennie rzucając rolki na Instagram pod wiralowe dźwięki. Tylko, że oprócz obserwatorów nie ma tam na przykład społeczności. I na tym tylko i wyłącznie się wybili. I na przykład ich praca polega na tym, że uczą o tym, jak zdobywać tych obserwatorów. Więc to oczywiste, że będą na tym zarabiać, no bo będą ludzie, którzy zobaczą wyniki, nie wiem, dwadzieścia parę tysięcy osób na Instagramie, więc pewnie umie to, co co yy, umie to, co, o czym uczy, więc kupię od niej tego e-booka, więc automatycznie gdzieś tam na tym zarabiają, ale oni nie znają się na marketingu. Tak jak często ja, bardzo często przechodzę przez to z moimi klientami, gdzie mówię, wy, dobra, marketing, to będziemy robić eventy, będziemy pisać do ludzi, wprowadzimy na przykład newsletter, albo gdzieś tam, może wejdziemy na YouTube'a, a może coś tam, a może coś tam, a oni takie. A ja myślałem, że to tylko Instagram, bo przecież. Marketing, no to jest tylko Instagram. Bo no najłatwiej jest właśnie to jest to, czym, od czego zaczęliśmy ten wątek, czyli e, dla ludzi coś, co jest łatwe, to, to spoko, to w to idziemy. Po co nam w ogóle coś, co nam w dłuższej perspektywie przyniesie gratyfikację, skoro to wymaga tego, żeby teraz nie było łatwo, żeby teraz właśnie umorosować sobie ręce, żeby teraz wyjść przez przejść przez ten moment, kiedy na przykład tak jak u mnie meta cię blokuje. Bo mówię o pieniądzach, bo mówię o wychodzeniu z Instagrama, bo mówię o tym, że nie tylko Instagram, ale inne platformy. Mówię o tym, że strona internetowa swoja, że podcast i meta mnie nie lubi. Meta mnie bardzo nie lubi. Ale jednocześnie mam klientów na mentoring za 2,5 tysiąca. Więc to chyba o tym świadczy na tej zasadzie, że patrząc na to z tej perspektywy, to daje, no to takie działania nie przynoszą może tysięcy obserwatorów dziennie, ale przynoszą jednak te tysiące na koncie. To jest całkiem ciekawe w sumie, bo ja przez jakiś czas wrzucałem rolki, urywki z, z podcastu i wysyłałem do podcastu. Ty może dlatego meta mnie nie lubi. Bo to też jest Instagram, nie? Popatrz, trzeba było półtorej godziny porozmawiać, żeby odkryć tak prostą rzecz, a czasem wystarczy właśnie, właśnie rozmowa. Jeszcze jeden wątek chciałem pociągnąć tych e, guru Instagrama, którzy... jak chyba nawet wiem o kim mówisz. <laughs> Znam parę takich osób. Jest taka jedna osoba, która ma 300 tysięcy followersów i, i uczy, jak robić markę. Jest to, ja w ogóle rzucałem kiedyś takie hasło, ale ono się niestety nie przykleiło. Może teraz się przyklei, że każdy z tych guru, którzy uczą, jak zbudować społeczność na Instagramie, jak zdobyć 100 obserwujących dziennie bez publikacji rolek, bez storisków, bez komentarzy, w ogóle bez konta na Instagramie, najlepiej, że oni wszyscy powinni zrobić sobie taki challenge. W League of Legends ludzie robili takie challenge, wiesz, jak któryś był w tej najwyższej lidze, czyli był bardzo dobrym graczem, wiesz, top jeden serwera, to oni robili czasem coś takiego, że kupowali sobie świeże konto, albo robili sobie świeże konto i grali. I to pokazywało, gdzie oni są tak naprawdę w stanie dojść. Albo lepiej, jak ktoś jechał do Korei, Korea to najmocniejszy, najmocniejszy serwer dla, dla graczy, i tam Pokazywali, co potrafią, nie? I tam dopiero grali, i tam, jeżeli doszli do, do tej najwyższej rangi, to znaczy, że faktycznie coś potrafią, nie? I, i rzucałem takie, takie hasło, żeby właśnie ci guru Instagrama zrobili to samo. Zakładasz no, świeże dobra. konto, zakładasz świeże konto, robisz bez reklam, bez włożenia się na marce osobistej, bez dodawania trendującej muzyki, tylko faktycznie budujesz konto, z którego nie, nie pompujesz obserwujących, z którego zarabiasz hajs. I wtedy dopiero publikujesz case study z tego, jak to zrobiłeś, czy zrobiłaś i wtedy uczysz, jak zbudować konto na Instagramie od zera, bez ładowania 80 tysięcy miesięcznie w reklamy, bez włożenia się na 20-letniej marce osobistej, bez włożenia się na blogu, bez wożenia się na różnych innych rzeczach, tylko powiedzmy, że chcesz zacząć konto na Instagramie, a zakładasz konto na Instagramie od zera, to, 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 to i to przez taki czas, a będzie z tego efekt. To powinniśmy zrobić, a nie że pobudowali sobie konta na 50-100 tysięcy obserwujących w czasach, kiedy wystarczyło, tak jak mówisz, codziennie publikować rolkę i, i teraz ja Ci będę pokazywać, jak, jak zrobić 100 obserwujących dziennie, nie? Tak, to prawda. I później na takich osobach e, cierpią osoby, które zaczynają. Tak jak e, u mnie w mentoringu, często są dziewczyny, które na przykład mówią: Słuchaj, ja mam tylko 100 obserwatorów albo tylko 30 obserwatorów. Hit jest u jednego chłopaka, który, mając kilkunastu obserwatorów, miał pierwszego klienta na postawienie strony internetowej. E, I pierwsze zapytania właśnie z Instagrama. Dlatego, że ja zawsze mówię, to jest 130, kilkunastu, 200, 500 Twoich potencjalnych klientów. I weź tych ludzi, na przykład, postaw w jakiejś auli i spróbuj przed nimi coś powiedzieć. I powiedz mi czy wtedy, czy to jest na pewno mało. I nagle oni mają takie kurcze. No, no nie, to jest jednak sporo. Albo jak jest jedna dziewczyna u mnie w mentoringu, która ma prawie 2000 obserwatorów, i do tej pory z tych 2000 obserwatorów nie miała nic. Bo może i tych obserwatorów przybywało, bo ma fajny kontent, bo ma fajne konto, ale hajsu z tego nie było. A ja zawsze mówię jedno: my po to robimy biznes, by z tego mieć hajs. My po to na tym Instagramie działamy jako przedsiębiorcy, jako twórcy, a nie jako konsumenci treści, żeby mieć z tego hajs. I więc jak ona zaczęła na tej bazie swojej pracować i zaczęła tam widzieć potencjalnych klientów, to w ciągu jednego dnia miała trzy rozmowy sprzedażowe, z czego jedna już się skończyła współpracą. Więc. Wystarczy po prostu spojrzeć na tą swoją społeczność jako na swoich potencjalnych klientów, e, i tutaj nie potrzeba wcale tych kilku tysięcy. Mnie, prawdę mówiąc, coraz bardziej to irytuje, dlatego że sama buduję sobie to konto gdzieś tam na Instagramie. Ja prowadziłam konta, które mają po kilkadziesiąt tysięcy obserwatorów. Prowadziłam na LinkedInie konta na kilka, kilkanaście tysięcy kontaktów. I tam y, to były naprawdę duże konta z potężnymi kontaktami. I w tym momencie właśnie buduję swoją markę osobistą na Instagramie i ile razy ja się spotkałam z czymś takim, że ja nie mam prawa mówić o marce osobistej, nie mam prawa uczyć o marketingu, skoro nie mam nawet tysiąca obserwatorów na przykład. To ja mam takie kurczę, ale co na ten tysiąc obserwatorów? Co da to, że nie wiem, ktoś sobie wejdzie i kupi te kilka tysięcy obserwatorów? gdzie wiemy, że to nie jest jakoś szalenie drogie, skoro to nadal będą tylko powiedzmy jakieś suche liczby, to nie lepiej mieć te kilkaset osób, które są Twoimi potencjalnymi klientami i ich wykorzystać, wtedy przecież to nam daje dużo więcej, więc to co mówisz byłoby genialne, czyli takie, może nawet niech, niech nie robią bez reklam i tak dalej, ale może niech na przykład zastosują, zastosują się do swoich rad. Czyli e, te rady, które sprzedają w tych swoich e-bookach, wszystkich, niech dostosują u siebie na kontach. I jeżeli wtedy ktoś z nich dojdzie do poziomu takiego, jaki ma u siebie w tym momencie na koncie, super, pokłonię się i będę biła brawo, że świetnie poszło. Jesteś zajebisty w tym, co robisz i rzeczywiście przekazujesz świetną wiedzę. Ale jeżeli ktoś uczy o tym, jak coś robić, w ogóle nawet nie robiąc tego dla kogoś innego, tylko sprawdzając to wyłącznie u siebie. To tak, jakbym ja uczyła o tym, w jaki sposób, nie wiem, zadbać o włosy, tylko i wyłącznie na podstawie swoich włosów, na przykład. No, to by było bez sensu. Więc y, tak samo po cholerę już za przeproszeniem uczymy, ludzie uczą tą marketingu, nie prowadząc tego marketingu. To jest temat, który gdzieś tam bardzo mocno mnie irytuje, bo widzę, jak dużo jest później szkodliwych e, przekonań u dziewczyn. I jak dużo jest takich oporów przed działaniem, bo przecież ja tylko mam, nie wiem, 100 obserwatorów, to ja nie mogę sprzedawać, bo mam tak mało osób na profilu. A tak naprawdę już od tak niewielkiej grupy można zacząć i mieć z tego klientów, bo jak na to spojrzymy po prostu na zasadzie, to są nasi klienci, to jest nasza społeczność, a nie po prostu randomowa liczba. Już trochę się zaśmiałem, bo niedługo będę się hajtał. Była parę razy rozmowa na temat ślubu kościelnego i mnie strasznie przerażają nauki przedmałżeńskie, wiesz, że ktoś, kto nie ma prawa wziąć ślubu, mnie będzie uczył, jak ja mam zakładać rodzinę, nie? Ja za dwa to tygodnie to... mam rozmowy, przed, te nauki przedmałżeńskie, bo nas w sierpniu czeka ślub, więc rozumiem to doskonale. To daj, daj znać, jak poszło, ale wiesz, to, no trochę mnie to śmieszy, wiesz, może ktoś się na mnie obrazi, nie, ale, ale tak to niestety wygląda i też z, z Marzeną motyczką z szefową kontentu miałem taką wymianę zdań w komentarzu, że Wiesz, ktoś, ktoś wykoksowane konto, tam kilkadziesiąt tysięcy obserwujących, nie? Z czego 20% Abdul, 30% Mohamed i, i chyba jakieś 15% Rahim. I tak się nabijaliśmy, że słuchaj, wymienię swoich Abduli za twoich Mohamedów, nie? A ja mam Mohamedów więcej, to musisz dorzucić Rahimu. to do, dobra mamy D. <śledzimy> I, tak, i Tak to wygląda, nie? Z tymi z tymi tysiącami tysiącami obserwujących. Ja nadal pamiętam przykład, jaki podała Ewa Gatomska, właśnie na dochodowej, na której byłam. Ona podała przykład swojego klienta, który miał, nie pamiętam ile dokładnie i nie będę zmyślać, ale kilkanaście tysięcy obserwatorów na e, Instagramie, wydał produkt, tam jakiś elektroniczny jakiegoś e i nie sprzedał ani jednej sztuki. To były po prostu suche liczby. To nie byli klienci, to nie była grupa docelowa, to nie były osoby, które chciały się uczyć od danej osoby, tylko to były osoby, które chciały tam być, bo były, tylko i wyłącznie. Więc, jeżeli my nie poznamy osób, do których my chcemy mówić, i niestety, jeżeli my nie poznamy osób, z którymi my chcemy pracować, no to będziemy właśnie sobie zbierać takie e, naklejki na świeżaki i później to możemy wymienić sobie ewentualnie tylko na świewaka na nic więcej. Konto premium na Instagramie. O tak. <laughs> e, Świetnie. Dominika, przedostatnie pytanie, chociaż tych rad już trochę padło. Jakbyś miała dać jedną, tylko jedną radę. Początkującym copywriterom lub marketerom, to co by to było? Nie bój się zagadywać do klientów. Po prostu zagadaj do klientów, pisz do nich wiadomości, e, rozmawiaj z nimi, z potencjalnymi klientami. Bo tutaj mówię o potencjalnych klientach, e, bo tak naprawdę najgorsze, co się może stać, to będzie w tym samym miejscu, w którym jesteś. Albo ktoś ci nie odpisze. Więc moim zdaniem, to jest klucz wszystkiego. Po prostu wychodzić przez szereg. I pisać do tych ludzi. Bo wszyscy się zawsze boją napisać, bo Jezus Maria, bo nie wiem, bo ileś tam obserwatorów, albo yy, ktoś tam jakiś powiedzmy, guru i tak dalej, albo o, jak, kim ja jestem, żeby pisać do firmy w ogóle z propozycją jakąkolwiek, a tak naprawdę najgorsze, co się może stać, to to, że ktoś ci nie odpisze i tyle. Więc a może się stawić tak, że ktoś ci odpisze i zarobisz na jednym zleceniu kilkanaście tysięcy złotych. No, takie historie też są. Mocne, mocne. Wiesz, to nawet y, chyba Hormozji mówił, że w najgorszym, a to podejrzewam, że to jest uniwersalna rada i że on to też gdzieś skończył wziął, że najgorsze co może się stać, to po prostu będziesz w miejscu, w którym jesteś, czyli mm -hmm. zasadniczo nic się nie zmieni. Ludzie się boją Dokładnie. tego, o Jezu, a jak, a jak ktoś mi odmówi, no i co z tego, że cię odmówi? Life is life. Dokładnie, no, no odmówi. A mogę skończyć się naprawdę czymś wspaniałym? I może sko ja tak raz zaryzykowałam. I skończyło się tym, że współpracowałam z kobietą, która jest dla mnie niesamowitą inspiracją i pisałam dla niej treści. I jak ja, to jak ja usłyszałam od niej, Dominika, słuchaj, działamy, to ja pamiętam, że ja wtedy siedziałam przez parę minut i po prostu się gapiłam w ekran z wielkim uśmiechem na twarzy, mając takie, to się nie dzieje, to się nie dzieje, to naprawdę nie ma prawa się dziać. Wystarczy po prostu, w najgorszym wypadku ktoś ci nie odpisze, a w najlepszym będzie współpracował ze swoim idolem. Najlepszym, ale najgorszym, wiesz, to z, z jedną rzeczą, tylko się nie zgodzę, że najgorszy wypadek to jest to, że ktoś ci nie odpisze albo odpisze wulgarnie, ale najgorszy wypadek to też może być wtedy, kiedy dostaniesz to zlecenie i to zlecenie przerodzi się w zlecenie z piekła rodem, że nagle się wiesz, Oj, pierwszy tak. miesiąc będzie spoko, a później następny miesiąc to będzie wiesz, 100 poprawek, mikrozarządzanie i faktura dwa tygodnie po terminie. Także tu chciałem doprecyzować. Nie? Tak, takie coś też się może zdarzyć i na to trzeba być po prostu przygotowanym? I to potraktować chyba też jako naukę, bo u mnie każdy taki klient, który jest klient z piekła rodem, wiąże się z tym, że po prostu poprawiam sobie umowę z klientami i tyle. I dopisuję to różne, to różne rzeczy. Nawet ty o tym pamiętam, że ty pisałeś na LinkedInie o tym, że wprowadzasz jakieś tam rabaty, coś tam właśnie. To ja, ja, się, ja rozważam właśnie też coś podobnego wprowadzenia do swoich umów. Tutaj nadmienię dla, dla szczegółowości, że wprowadzam rabat za terminową płatność i rabat za płatność z góry. No bo no wiadomo, jak wezmę kasę z góry, no to mam kasę, nie? a nie, że później muszę się prosić o swoje należne pieniądze. To jest po to właśnie, żeby, żeby zachęcić. I też daje mi to podkładkę, taka umowa po to, to, żeby później ten rabat odliczyć, jak się ktoś z płatnością spóźni, nie, żeby później nie było zaskoczenia, że a skąd tutaj te 300 czy 500 zł więcej. Nie? To jest. To, wziąłem to sobie, wiesz co, raz, że z LinkedIna, jak pisałem o tym, że, że są faktury po terminie, a dwa telekomy tak robią na przykład albo internety telewizję. Mhm. Że za terminową płatność masz tam powiedzmy minus 5 zł od abonamentu. A jak się wywalisz z płatnością, to na no następnej fakturze masz plus 5 zł. Tylko, że oni mają to fajnie, że wiesz, ten abonament jest z miesiąca na miesiąc, nie? A my z klientami czasem mamy jednorazowe strzały i to jest e, to jest już wtedy problem. No ale coś trzeba robić, nie? Nie, nie może być przyzwolenia na to, że, e, że nie dostajesz hajsu za e, robotę. Dokładnie. Dominika, gdzie cię można znaleźć w internecie? E, można mnie znaleźć przede wszystkim na Instagramie. Gdzie działam pod swoim imieniem i nazwiskiem Dominika Seratowicz? Można mnie znaleźć w podcaście Marketing Nieuporządkowany, który dopiero ratkuję, bo mam dopiero dwa odcinki, ale obiecuję, rozkręcam się. Można mnie znaleźć również na stronie internetowej dominikaseratowicz.pl. Na LinkedInie również jestem pod swoim imieniem i nazwiskiem, i to są te miejsca, w których w tym momencie najczęściej działam. I oczywiście okay. zapraszam tam, dlatego że yy, nie, tak powiem nieskromnie, na, Insta na Instagramie naprawdę tworzę świetną społeczność, kobiet, które się nawzajem wspierają. I co jest dla mnie zawsze ogromnie budujące, to jest to, jak później się dowiaduję na przykład, że słuchaj, bo my współpracujemy teraz. Poznałyśmy się w Twoim mentoringu i na przykład teraz robimy wspólne projekty, albo poznałyśmy się na Twoich warsztatach i teraz wypuszczamy wspólny projekt. Ja na przykład 7 maja będę z jedną z moich podopiecznych organizowała stacjonarne warsztaty w Bydgoszczy z komunikacji. Właśnie z dziewczyną, którą poznałam na Instagramie, a później w mentoringu. Więc, więc mogę tak nieskromnie powiedzieć, że naprawdę społeczność, która tam powstała i która tam powstaje jest naprawdę niesamowita. Super, super. Gratulować, pozdrawiać. I coś jeszcze miałem dodać, że... Nie, dobra, zapomniałem. <laughs> To co, ja Ci dziękuję za tę rozmowę, może insightów, może wiedzy, może mięsa. Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie i za to, że się mogliśmy spotkać. To jest zawsze takie, tak jak mówiłam dzisiaj, te w nastorkach u siebie, że taki to był moment, żebym mogła sobie przemyśleć te ostatnie lata, jak pracowałam, bo jak mówiliśmy na początku, ty mi kiedyś zlecałeś teksty, więc gdzieś tam automatycznie weszła taka. Um, takie przemyślenia weszły o tym, co było, jak to wygląda, przez jaki proces przeszłam. I bardzo się cieszę, że mnie zaprosiłeś do rozmowy. Naprawdę było mi bardzo miło i dziękuję. Mnie, mnie również było miło. Już przypomniałem sobie, o co tam chodziło, że padła publiczna deklaracja, że rozkręcasz podcast, więc za jakiś czas będziemy Cię z tego rozliczać. Ja za o, dzisiaj ci dziękuję. W imieniu dziękuję widzów, bardzo. w imieniu słuchaczy, życzę dobrego dnia i Siema. Cześć. W odcinku z Dominiką to jest tyle. Jaką jedną lekcję wynosisz z tego odcinka dla siebie? Jaką jedną rzecz zmienisz w swojej działalności na lepsze od dzisiaj? Podziel się swoją uwagą w komentarzu. Jeżeli Ci się podobało, zostaw suba dla YouTube'a, zostaw lajka like dla Spotify'ka, pokaż tym algorytmom, że tu jest fajnie, a będzie tego więcej. Pamiętaj też, że im więcej subów, tym łatwiej będzie mi umawiać gości, którzy patrzą na liczbę subów. Jeżeli znasz kogoś, Komu treść tego odcinka mogłoby pomóc w swojej codziennej działalności, w tym, jak znaleźć klienta, w tym, jak sobie poradzić z przeszkodami, odrzuć mu ten odcinek. Niech skorzysta. Siema.